No cześć. Bierzcie popcorn i hot dogi. To będzie spektakl stulecia. Dzisiaj porównamy sobie prehistoryczne bestie w kilku kategoriach, a potem napuścimy je na siebie, żeby zobaczyć, który z nich jest prawdziwym władcą mórz i oceanów. Zawodnik po lewej nie potrzebuje wprowadzenia. Prawdziwy alfa, szef, legenda, która zamieszkiwała naszą planetę ponad 3,5 miliona lat temu. Jest bohaterem mitów, legend, a nawet koszmarów żeglarzy na całym świecie. Zróbcie hałas dla Megalodona! W prawym narożniku Sarkozuch. Nazwijmy go pieszczotliwie Sarkusiem. Jest krewnym dzisiejszego krokodyla i w porównaniu do Megalodona prawdziwym dziadkiem. Żył około 120 milionów lat temu i był świadkiem narodzin oraz wyginięcia dinozaurów. Niekiedy chrupał je na śniadanie. Zamieszkiwał tereny dzisiejszej Sahary, która nie była wtedy pustynią. Cały świat wyglądał zupełnie inaczej. Choć krokodyl ten nie jest tak znany jak Megalodon, to i tak nie brakuje mu odwagi, żeby stanąć w szranki z rekinem gigantem. Runda pierwsza. Rozmiar. Ponieważ jedynymi pozostałościami po Megalodonie są zęby i kręgi, jego faktyczna długość pozostaje zagadką. Ale jeśli porównamy jego szczęki z dzisiejszymi rekinami, otrzymamy rozmiar 15 metrów. To tyle co półtora autobusu szkolnego. Wątpię, żebyście chcieli się takim przejechać. Sama płetwa Megalodona dorównywała wielkością dorosłemu człowiekowi. To prehistoryczne monstrum pozostaje największym rekinem, jaki kiedykolwiek istniał. Żarłacz biały, współczesny olbrzym wśród rekinów, osiąga długość do 5 metrów. To nawet nie jest połowa. Kolejna Sarkusia. Do niedawna mieliśmy do dyspozycji jedynie zęby tego prehistorycznego gada, ale naukowcy odkryli szczątki, na podstawie których byli w stanie oszacować jego rozmiary. Długością dorównywał limuzynie, czyli osiągał do 9 metrów. Do tej pory najdłuższym zmierzonym gadem był krokodyl różańcowy. Długość jego ciała wynosiła wtedy 6 metrów. Sama głowa Sarkusia miała 1,5 metra. To prawie tyle, co dorosły człowiek. Z kolei pysk był spłaszczony na końcu. Mimo to jego długość stanowiła połowę Megalodona. Tak więc tę rundę wygrywa rekin. 1-0! Następna kategoria to waga! Zacznijmy od uczestnika w prawym narożniku. Największy współczesny krokodyl waży około tony. Sarkuś był czterokrotnie cięższy. To tyle co dwa helikoptery. Ta waga i rozmiar sprawiają, że jest niekwestionowanym władcą prehistorycznych rzek, ale w porównaniu do Megalodona jest niczym wykałaczka. Do zważenia zawodnika w lewym narożniku przyda się porządna waga. Dorosły osobnik Megalodona ważył od 30 do 60 ton. To sporo! Helikopter transportowy udźwignie ciężar 9 ton, więc aby unieść cielsko owadzie Megalodona, potrzeba około 5 helikopterów. Obecnie najcięższym rekinem jest żarłacz biały. Jego waga nieznacznie przekracza 1,5 tony. Drugą rundę wygrywa gigantyczny rekin z wynikiem 2-0. Przechodzimy do następnej kategorii, czyli zwinności. Możemy założyć, że Sarkuś mógł osiągać tę samą prędkość co dzisiejszy krokodyl. W wodzie była to wartość 30 km na godzinę. To mniej więcej trzykrotnie szybciej niż najszybszy pływak na świecie. Taką prędkość gad rozwijał w większości dzięki długiemu i muskularnemu ogonowi, który jest jednym z najsilniejszych mięśni w całym ciele krokodyla. Jemu właśnie zwierz zawdzięcza prędkość i zwinność. Ale Sarkusia nie ograniczał wodny świat. Lubił również chodzić po suchym lądzie. Podobnie do dzisiejszych dużych krokodyli prawdopodobnie rozwijał prędkość biegu do 30 km na godzinę. Dzięki temu mógł nie tylko polować na ryby, ale i gonić zwierzęta lądowe. Miał słabość do większych jaszczurek, ale również i do mniejszych dinozaurów. A Megalodon? Trudno poruszyć tak masywną górę mięśni. Jego prędkość maksymalna wynosiła około 15 km na godzinę. To wystarczało, żeby nadążyć za waleniami i mniejszymi rybami. Można powiedzieć, że Megalodon siebie akceptował. Ale prędkość nie powala. Obecnie żyjący żarłacz biały płynie z prędkością 55 km na godzinę. To ponad trzykrotnie szybciej od Megalodona.
Gigant ten był bardziej tirem niż Ferrari. Wolno przyspieszał, wolno hamował i fatalnie wchodził w zakręty. Pokonanie dystansu 100 metrów zajęłoby mu około 50 sekund, podczas gdy światowy rekord ustanowiony przez człowieka wynosi mniej niż 47 sekund. Mówimy tu o basenie, w którym trzeba skręcić o 180 stopni i to w połowie drogi. Megalodon nie zdołałby tego zrobić. Wygląda na to, że przegrywa ze zwinnym krokodylem. Nasze rzeczne monstrum w końcu zdobywa punkt. Jest 2-1 dla Megalodona. Dobra, następna runda. Nazwijmy ją narzędzia do polowania. Głównymi narzędziami łownymi Megalodona są jego zęby. Nawet sama nazwa Megalodon oznacza duży ząb. Zwierz ten miał największe zębiska na świecie. 5 rzędów, łącznie 250. Najdłuższe miały długość do 20 cm. Nie trzeba mówić, że były ostre jak brzytwa. To z pewnością wystarczyło, żeby przegryźć kanapę z grubą skórą. Chyba wiecie, co mam na myśli. Jeśli kiedykolwiek zobaczycie uśmiechającego się Megalodona, będzie to ostatni uśmiech, jaki w ogóle zobaczycie. Jego szczęki były ogromne. Moglibyście wjechać w nie samochodem albo położyć się w środku i dalej byłaby wolna przestrzeń. Rekin miał tak silny zgryz, że z łatwością zgiąłby metal. Walenie, delfiny, ryby, kutry rybackie, haps, haps i nie ma. Zęby Sarkusia są nieco inne, ale nie mniej imponujące i potężne od tych Megalodona. Miał ich 70 w górnej szczęce i 62 w dolnej. Kształt zębów umożliwiał Sarkusiowi chwytanie zdobyczy i niewypuszczanie jej. Generalnie krokodyle mogą pochwalić się jednym z najsilniejszych ugryzień na świecie. Ale pamiętajcie o ich ogonach. Sarkusia był tak ciężki i silny, że dostać nim to jak być potrąconym przez motocykl. Dzięki temu Sarkuś zdobywa kolejny punkt. Mamy remis. 2-2. Runda bonusowa. Nagroda publiczności. Gdyby Megalodon żył w naszych czasach, prawdopodobnie mieszkałby w Hollywood, kręcił filmy, seriale czy reklamy. Obecnie występuje w roli czarnego charakteru. Jest również bohaterem legend opowiadanych przez żeglarzy na całym świecie. Wiele osób wierzy, że wciąż zamieszkuje głębiny oceanów, takie jak Rów Mariański, i chowa się przed niechcianą uwagą ciekawskich gapiów. Ale Megalodon potrzebowałby mnóstwo jedzenia, aby odpowiednio odżywić swoje cielsko. Musiałby płynąć pod powierzchnią w poszukiwaniu wystarczającej ilości pokarmu. Mit obalony. Co do Sarkusia, bliżej mu do artysty niezależnego, nie interesują go flesze Hollywood. Ale sieje strach wśród mieszkańców rzek i mokradeł. Krokodyle uwielbiają nocne przegryski tak bardzo, że ludzie boją się wychodzić z domu po zachodzie słońca. Okoliczni mieszkańcy czasem widują te gady na swoich podwórkach. Wyobraźcie sobie Sarkusia, wylegującego się przy waszym nowiutkim basenie. Dajmy mu 3 punkty za tę rundę. Wysuwa się na prowadzenie z wynikiem 3-2. Dobra, czas na finał. Niech wygra silniejszy. Sprawdźmy umiejętności bojowe obu zwierząt. Megalodon wciąż króluje jako najniebezpieczniejszy potwór otwartych wód. Tytuł ten zawdzięcza swojej inteligencji i strategii walki. Można się tego domyślić, patrząc na inne zwierzęta żyjące w tamtych czasach. Na wielu kościach prehistorycznych waleni widnieją zadrapania po zębach Megalodona. Wygląda na to, że znał lokalizację najsłabszych punktów na ciele różnych zwierząt. Dzięki temu wiedział, gdzie kąsać. Zanim rozsmakował się w daniach głównych, lubił przystawkę z płetw. Dawał innym zwierzętom morskim mocniejszego kuksańca, po którym nie były w stanie odpłynąć. Wtedy zaczynała się uczta. Sarkuś wydaje się słabszy, ale zaskakuje na każdym kroku. Jest szybki i zwinny, więc z łatwością dogoniłby nawet najszybsze ssaki, które postanowiłyby podejść do wodopoju. A gdy gryzie, to już nie puszcza. Naukowcy twierdzą, że Sarkuś nie mógł wykonywać ruchów charakterystycznych dla jego dzisiejszych pobratymców. Nie mógł się obracać z ofiarą uwięzioną w szczękach, ponieważ nie pozwalała mu na to struktura głowy. Mimo to niemal z każdej potyczki wychodził zwycięsko. Mało który krokodyl chodzi głodny. To była dobra runda dla Sarkusia, ale musimy ją oddać Megalodonowi. Jest zbyt fajny, żeby mógł przegrać. I znowu mamy remis. 3-3.
Najwyższy czas na starcie gigantów. Ringiem będzie miejsce, w którym rzeka wpływa do oceanu. Sarkuś specjalizuje się w kamuflażu i zakradaniu się na ludzi, w związku z czym przystępuje do ataku jako pierwszy. Megalodon próbuje zrobić unik, ale prehistoryczny krokodyl już zdołał znaleźć smakowitą płetwę. Niestety, zęby Sarkusia są za krótkie, żeby wyrządzić rekinowi jakąkolwiek krzywdę. Megalodon uwalnia się i odpycha krokodyla swoim masywnym cielskiem. Sarkuś wygląda na zamroczonego. Rekin widzi szansę na obrót i wielki finisz. Nabiera prędkości i... O! Wystarczyło jedno ugryzienie. Koniec! Megalodon obronił swój tytuł i pozostaje niekwestionowanym mistrzem świata. Ktoś chętny rzucić mu wyzwanie? Naukowcy i biolodzy morscy twierdzą, że masa kałamarnic na naszej planecie przekracza masę wszystkich ludzi. Zachowajcie ten fakt w pamięci, słuchając historii o Krakenie. Nikt nie wie dokładnie, jak wygląda ten gigantyczny potwór morski, ale według opowieści starych rybaków w tawernach, zapisków podróżników i legend, przypomina gigantyczną kałamarnicę. Jeśli to prawda, niewykluczone, że ma podobne do niej właściwości anatomiczne i funkcje rozrodcze. I to może być ogromnym problemem. Samica kałamarnicy może złożyć od 3 do nawet 100 tysięcy jaj. Nawet jeśli większość z nich nie przeżyje, to i tak jest bardzo dużo. Wiele tych stworzeń żyje w ciemnych głębinach oceanu, których ludzie jeszcze w pełni nie zbadali. Ale wygląda na to, że wkrótce będziemy wiedzieć więcej o kałamarnicach. Metabolizm tych stworzeń przyspiesza, gdy rośnie temperatura wody, a to powoduje zwiększenie populacji. Naukowcy nazywają je chwastami mórz ze względu na szybkie rozmnażanie. Potencjalnie mogą one przewyższyć populację wszystkich ryb i ssaków. Być może wkrótce będzie ich tak dużo, że nie wystarczy im pożywienia na dnie oceanu. Zaczną migrować bliżej powierzchni, zarówno małe kałamarnice, jak i te monstrualnie wielkie. Wśród nich może być kraken, albo kilka krakenów, albo nawet dziesiątki, setki tysięcy. A jeśli tak się stanie, ludzkość i wszystkie zwierzęta na Ziemi staną w obliczu ogromnego problemu. Ludzie mają rozwiniętą wiedzę i naukę, więc łatwo mogą wymyślić truciznę, aby zniszczyć krakeny. Ale jak rozprowadzić tę trutkę? Jeśli wpuścimy ją do wody, ucierpią też ogromne kalmary, ryby, delfiny, wieloryby, wodorosty i fitoplankton. Ponad połowa tlenu na świecie jest produkowana przez ocean, a jeśli ludzie go zatrują, zaryzykują zaburzenie ekosystemu całej planety. Ocean stanie się pozbawiony życia, dlatego musimy wymyśleć inne rozwiązanie. Przez jakiś czas będziemy bezradni wobec inwazji kałamarnic. Powiedzmy, że na powierzchnię wypłynie ich kilka miliardów. Kilka milionów z nich to krakeny. Pierwszą rzeczą, jaką te potwory będą chciały zrobić, to zdobyć pożywienie. Objadem mogą stać się zarówno ławice ryb, jak i masywne wieloryby i nikt nie może ich powstrzymać. Nawet gdyby istniały megalodony, nie byłyby w stanie oprzeć się gigantycznym mackom i silnym dziobom krakenów. Populacja ryb w oceanie zmniejszyła się. Oznacza to, że ludzie nie mogą już ich tam odławiać. Możemy łowić je w jeziorach, rzekach i morzach, ale to nie wystarczy. Owoce morza stały się bardzo drogie na całym świecie. Akwarium ze złotymi rybkami to luksus. Oczywiście ludzie uczą się łapać kałamarnice olbrzymie, co rozwiązuje problem głodu w niektórych rejonach. Zawód poławiacza kałamarnic staje się prestiżowy, bo ten rodzaj połowów jest niebezpieczny i wymaga dużej siły i odwagi. Kolejnym problemem są podróże morskie. Każdego dnia ludzie przewożą przez ocean miliony ton ładunków. Na tym transporcie opierają się ogromne przedsiębiorstwa i gospodarki całych państw. Teraz jednak krakeny pływają blisko powierzchni i sprawiają, że każdy rejs jest niebezpieczny. Jeden potwór może szybko zniszczyć mały statek. 10 lub 20 krakenów jest w stanie zatopić olbrzymi transportowiec. Prowadzi to do skrócenia łańcuchów logistycznych. Komunikacja między kontynentami może być utrzymana tylko drogą lotniczą. Rośnie liczba lotów, bilety na samolot mają coraz wyższe ceny, podróże stają się zbyt drogie. Prowadzi to do zmniejszenia liczby turystów w niektórych krajach, co zakłóca ich gospodarkę. Rośnie liczba krakenów, a zarazem maleje ilość jedzenia, dlatego nawet odpoczynek na plaży staje się niebezpieczny. Agresywne, głodne kałamarnice olbrzymie mogą podpłynąć do brzegu, aby zaatakować plażowiczów. Wszystkie wybrzeża są ogrodzone, a pływanie jest zabronione. Oczywiście naukowcy mają różne pomysły, jak walczyć z kałamarnicami, na przykład bariery dźwiękowe.
Każdy statek jest teraz wyposażony w urządzenie, które wystrzeliwuje do wody silne fale ultradźwiękowe. Odstraszają one morskie stworzenia i oczyszczają drogę dla łodzi. Na początku to pomaga, ale potem krakeny przestają się bać i ultradźwięki tylko je rozwścieczają. Atakują statki i łamią bariery dźwiękowe. Kolejną rzeczą, która je odstrasza, jest światło słoneczne. Przez miliony lat krakeny żyły na ciemnym dnie oceanu. Ich oczy są przyzwyczajone do ciemności, więc boją się jasnego światła. Podczas słonecznej pogody statki poruszają się swobodnie, ale gdy tylko słońce zejdzie poniżej horyzontu lub przysłonią je chmury, z oceanicznych głębin wychodzą morskie potwory. Niestety nie da się przepłynąć przez żaden ocean w ciągu jednego słonecznego dnia. W dodatku nie ma gwarancji, że nie wpadnie się w burzę, gdy słońce schowa się za chmurami. Dlatego ludzie wymyślają potężne reflektory. Kierują wiązki światła na głowy potworów i zapędzają je w mroczne głębiny. Takie projektory są drogie, bo wymagają dużo energii. Tylko niektóre statki mogą sobie na nie pozwolić. Podczas gdy ludzie szukają skuteczniejszych sposobów na walkę z krakenami, one mnożą się bez opamiętania. I to staje się rozwiązaniem problemu. W oceanie zaczyna brakować ryb, na lądzie też nie ma żywności. Jak wąż pożerający swój ogon, kałamarnice zaczynają walczyć ze sobą. Woda się pieni, a one przyczepiają się do siebie mackami. Duże krakeny pokonują mniejsze potwory. Ich populacja się kurczy, tylko kilka gigantycznych kałamarnic wielkości wieży Eiffla przeżywa te wszystkie starcia. A kiedy walka dobiega końca, do gry wkraczają małe kałamarnice. Miliardy głowonogów atakują gigantyczne krakeny. Są jak muchy nadlatujące ze wszystkich stron. Olbrzymie potwory nie mogą z nimi walczyć. Świetnie, problem z podróżami morskimi rozwiązany. Duże statki mogą poruszać się po oceanie, ale pływanie w morzu nadal jest niebezpieczne, ponieważ małe kałamarnice są wciąż głodne. Łańcuchy logistyczne zostały przywrócone, ale ryb w oceanie nadal jest zbyt mało. Kałamarnice jak pasożyty zdominowały inne stworzenia. I tu z pomocą rybom przychodzą naukowcy. Wróćmy na chwilę do naszej rzeczywistości. Istnieje coś takiego jak napęd genowy. Jest to coś, co może zmienić kod genetyczny żywych istot. Na przykład naukowcy wprowadzili napęd genowy u komarów, które powodowały malarię. Biolodzy zmienili genom tych owadów, dzięki czemu niektóre samice komarów stały się bezpłodne. Następnie samice rozprzestrzeniały ten gen w całej kolonii komarów. W efekcie zwiększyła się liczba bezpłodnych komarów. Rozprzestrzenianie genu trwało do momentu, gdy populacja znacznie się zmniejszyła. Napęd genowy to tani sposób na pozbycie się inwazyjnych owadów lub gryzoni. W ten sposób naukowcy mogą kontrolować populację całych gatunków. Takie działania mogą być jednak niebezpieczne. Jeśli zniknie jakieś zwierzę, może to zaburzyć cały ekosystem i doprowadzić do zniknięcia innych stworzeń. W przypadku komarów natura nie ucierpiała zbytnio. Naukowcy stosują więc napęd genowy przeciwko kałamarnicom. Ale dlaczego nie mogli tego zrobić od razu? Zwykłe kałamarnice nie stanowiły zagrożenia. Ich średnia długość życia wynosi od 3 do 5 lat. Gdyby naukowcy uruchomili napęd genowy, to w ciągu 7 lat zniknęłyby wszystkie małe kałamarnice. Jednak z krakenami to by się nie udało. Według mitów i legend, jeden taki potwór może żyć kilkaset lat. Teraz, gdy małe kałamarnice rozwiązały problem z dużymi, do gry wchodzi napęd genowy. Pozbycie się kałamarnic trwa kilka lat. Ekosystem oceanu zaczyna się odbudowywać. Ludzie zabierają ryby i ssaki morskie z mórz i rzek i przenoszą je do oceanu. Rośnie populacja wielorybów, rekinów, ośmiornic, łososi i setek tysięcy innych gatunków. Ale wtedy w głębinach oceanu budzi się kolejne zagrożenie. Okazuje się, że kiedy kałamarnice i krakeny żyły na dnie oceanu, nie pozwoliły jeszcze straszniejszym istotom przenieść się na powierzchnię. Teraz, gdy wszystkie zniknęły, nasze potwory wyrywają się na wolność. Najpierw zaczynają się oceaniczne trzęsienia ziemi, ale potem naukowcy odkrywają, że to nie dno morskie się trzęsie, to grzbiety gigantycznych krabów. Setki tysięcy opancerzonych potworów ze szponami wynurzają się na powierzchnię i tym razem mogą wyjść na ląd. Szkaradnica. Szkaradnica nie ma żadnych szans na wygraną w konkursie piękności. Może co najwyżej zdobyć tytuł przyjemniaczka roku.
Jej maleńkie, mętne oczka i szorstka skóra idealnie wtapiają się w skaliste otoczenie. Wielka głowa, jeszcze większa paszcza i kryjówka na tle. Tak, kamieni. Nawet na plaży nie jesteście bezpieczni. Szkaradnica może przetrwać 24 godziny poza wodą. Nadepnięcie na nią, czy choćby dotknięcie jej, to bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Kolce na płetwach grzbietowych ryby zawierają silny jad. Po nadepnięciu jest wstrzykiwany pod skórę i może doprowadzić do paraliżu, a nawet zawału serca. W takiej sytuacji potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Nic dziwnego, że to jedno z najniebezpieczniejszych stworzeń w wodzie, jak i na lądzie. Uważajcie, jak będziecie przechadzać się po kamienistym dnie. Te rybki uwielbiają bawić się w chowanego. Wężorowate. Nagroda dla najpaskudniejszego stworzenia z pewnością powędrowałaby do przedstawiciela tej rodziny. Ryba ma oślizgłą, pozbawioną łusek skórę, ogromne zębiska i pysk, który podoba się pewnie tylko jej mamie. Nie warto zadzierać z taką maszkarą. Stwór pływa na głębokości od około 210 do ponad 1800 metrów. Jest tam ciemno i zimno. Podobnie jak inne stwory z mojej listy, przedstawiciele wężorowatych wykorzystują świecące w ciemnościach części ciała do łapania ofiar. W tym celu posługują się również zwisającym ze szczęk wyrostkiem zakończonym małym czerwonym światełkiem. Ryby często mylą je z potencjalną zdobyczą i przez to trafiają prosto do paszczy drapieżcy. Trzeba przyznać, że to bardzo sprytne. Anoplogaster. Rów Mariański to podwodna szczelina o głębokości ponad 10,5 tysiąca metrów. To prawie 11 kilometrów. Wyobraźcie to sobie. Naukowcy wiedzą o jego istnieniu, ale mimo to jest to jeden z najmniej zbadanych obszarów na Ziemi. To także największa oceaniczna głębia. I choć wiele z żyjących tam stworzeń jest nam jeszcze nieznanych, to naukowcy mieli już wątpliwą przyjemność spotkać przedstawiciela rodzaju Anoplogaster. Ryba słusznie znalazła się na liście najpaskudniejszych morskich stworów. Tylko na nią spójrzcie. Jest mięsożerna i żywi się wszystkim, co tylko wpadnie w jej ostre zębiska. Poszukiwania ofiar ułatwiają jej tak zwane chemoreceptory kontaktowe. Drapieżnik wyczuwa substancje chemiczne pozostawione przez inne żywe istoty. Wszystko dlatego, że w przeciwieństwie do innych ryb głębinowych, w jej organizmie nie ma specjalnych komórek wytwarzających światło. Tam, gdzie żyje, panują egipskie ciemności, dlatego nic dziwnego, że pożera wszystko, co stanie na jej drodze. Choć Anoplogaster wygląda przerażająco, nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Rybka mierzy około 18 cm. Nie zmienia to faktu, że wolałbym się na nią nie natknąć podczas relaksującej kąpieli w oceanie. Dunkleosteus. O dziwo, ta prehistoryczna ryba, znana jako morski tyranozaur, nie miała zębów. Z paszczy wyrastały jej kostne płyty, dzięki którym mogła poszczycić się najsilniejszym zgryzem spośród wszystkich potworów o podobnych rozmiarach. Rekin chochlik. Jeśli wydawało wam się, że rekiny z filmów są przerażające, to na widok tego potwora w ogóle odechce wam się nurkować w oceanicznych głębinach. Na szczęście ryba mieszka na głębokości ponad 900 metrów, więc raczej nigdy nie zobaczycie jej na żywo. Mitsukurina wygląda jak krzyżówka rekina ze stworem z najgorszych koszmarów. Ma charakterystyczny, wystający pysk zbliżony kształtem do miecza, a do pary wysuwaną szczękę. W przeciwieństwie do innych rekinów, które są zazwyczaj szare, ten paskudnik jest obrzydliwie różowy. Ale poza tym, że wygląda upiornie, to czy naukowcy wiedzą coś więcej na jego temat? Nie za bardzo. Jedynie to, że osiąga do 5 metrów długości. Wygląda na to, że czeka nas jeszcze sporo do odkrycia, o ile w ogóle się na to odważymy. A tak na marginesie, to czy wiecie, że rekiny nie śpią? Wiele z gatunków musi nieustannie się poruszać, by przepuszczać wodę przez skrzela i pobierać tlen. Rekiny nie mogą więc zapadać w głęboki sen, tak jak my, i w czasie odpoczynku pozostają w półśnie. A oprócz tego nie zamykają nawet oczu. Rekin foremkowy. To dopiero koszmarna kreatura. Jego dolną szczękę zdobią wielkie i ostre zębiska. Te w górnej są dużo mniejsze. Stwór pożera wypadające zęby, aby utrzymać odpowiedni poziom wapnia. Cwane jak na rekina. Płaszczak. Badanie tego stwora jest jak podróż do okresów prehistorycznych. Wszystko dlatego, że zdaniem naukowców ten przypominający węgorza rekin nie zmienił się zbytnio od czasów, gdy jego najstarsi przodkowie przemierzali morskie głębiny.
Dlatego często określa się go jako żywą skamieniałość. W pysku rekina znajduje się 25 rzędów ostrych, wygiętych do wewnątrz zębów. Łącznie jest ich 300. Ich specyfika pozwala drapieżcy mocno chwytać ofiary, uniemożliwiając im ucieczkę. Tak przynajmniej wynika z pierwszych badań na temat rekina przeprowadzonych w 1884 roku i opublikowanych na łamach Bulletin of the Essex Institute. Na szczęście dla wszystkich pływaków płaszczak żyje na głębokości od 120 do prawie 1300 metrów, więc raczej nie ma szans, by go spotkać. Raczej. To dopiero musi być koszmar dentystów. Skaber amerykański. Spójrzcie tylko na tego słodziaka. To zdecydowanie nie jest stworzonko, które chcielibyśmy spotkać w morzu. Ta maszkara chowa się w piasku. Wystaje z niego tylko paszcza, która czeka na ofiarę. Rekin Wobegong. Kolejny rekin dywanowy na naszej liście. Stwór zalega na oceanicznym dnie, cierpliwie czekając na swoją ofiarę. Calorhynchus mili, zwana także australijskim rekinem widmo. Ta kostno-szkieletowa ryba nie ma jednak nic wspólnego z rekinem. Ją też określa się mianem żywej skamieniałości. Stworzenie nie zmieniło się od 400 milionów lat. Wierzcie lub nie, ale rekiny i ludzie mają wspólnego przodka, który żył około 440 milionów lat temu. I choć każde z nas ewoluowało na swój sposób, do dziś można znaleźć ślady tego pokrewieństwa. Na przykład Calorhynchus mili pod względem genetycznym bardzo przypomina człowieka. Liopleurodon. Na liście najbardziej przerażających stworów nie mogło zabraknąć strasznego, prehistorycznego liopleurodona. Ten mięsożerny morski gad żył w Keloweju, najmłodszym wieku środkowej jury. Osiągał prawie 3 metry długości. Naukowcy twierdzą, że gad mógł przetrwać w głębokich oceanicznych rowach dzięki zdolności do pokonywania dużych odległości i czterem przypominającym wiosła kończynom. Choć prawdopodobnie nie umiał rozpędzić się za zdobyczą jak inne morskie stwory, to i tak potrafił przyspieszyć i przeprowadzić brutalny i bezwzględny atak. Do wywęszenia ofiary wykorzystywał swój długi pysk, co zdaniem naukowców pozwala przypuszczać, że podczas polowań nie kierował się jedynie tym, co widział. Oznacza to, że liopleurodon mógł żyć w ciemnym rowie mariańskim. Prehistoryczny gad wyginął około 150 milionów lat temu w wyniku rywalizacji o pożywienie z innymi morskimi gadami. I całe szczęście, możemy odetchnąć z ulgą. Zważywszy na fakt, że naukowcy zbadali zaledwie 5% oceanicznego dna, a i tak odnaleźli mnóstwo paskudnych kreatur, to aż strach pomyśleć, jakie jeszcze inne przerażające stwory czyhają na nas w morskich głębinach. A może lepiej zostawić je w spokoju? Jak uważacie? Rekin wielkogębowy. Pomimo przerażającej paszczy, to przyjaźnie nastawiony do człowieka przedstawiciel filtratorów. Podobnie jak długoszpar, ten osobnik też pływa z otwartą paszczą. Można pomyśleć, że cały dzień spędził na Twitterze. Połykacz. Ten głębinowy węgorz ma rozciągliwy brzuch, który pozwala mu jednym monstrualnym kłapnięciem pyska połknąć ofiarę dwa razy większą od siebie. Ryba ma bardzo nietypową szczękę i osiąga od 60 do 90 cm długości. Widzicie tę wielką kłodę w wodzie? Czy to jakaś część zatopionego statku? Być może znajdują się tam skarby, złoto i diamenty. Jestem bogaty! Podchodzicie bliżej i okazuje się, że to coś pływa. To nie rekin ani delfin, to krokodyl różańcowy. Ale bez paniki, jeśli kiedykolwiek spotkacie tego potwora w morzu, raczej mało prawdopodobne, że uzna was za posiłek. Krokodyl różańcowy ma w gardle specjalną zastawkę, która pozwala mu utrzymać się na powierzchni wody, ale to wcale nie znaczy, że nie może ugryźć. Zwykle spotkać go można, gdy zmierza na pobliską wyspę, a najszybszym sposobem, aby tam dotrzeć, jest surfowanie. No, przecież nie popłynie tam promem. Krokodyle można obserwować z daleka, ale nie podchodźcie za blisko brzegu, ponieważ te drapieżniki lubią zasadzać się na ofiarę w płytkich wodach. Gdybym miał wybrać moment na spotkanie z żarłaczem białym, to chciałbym go zobaczyć pływając z krokodylami. Rekin prędzej niż na mnie połasi się na wielkiego jaszczura. Jak myślicie, co kryje się w oceanicznych głębinach? Prawie 95% podwodnego świata nie zostało jeszcze zbadane, dlatego nic dziwnego, że czasem dajemy się ponieść wyobraźni. Dzięki odważnym odkrywcom, podwodnym kamerom i niestrudzonym archeologom wiemy, jakie niewiarygodne stworzenia żyją dziś w morzach
i co pływało w nich miliony lat temu. Od prawie 3-metrowego japońskiego kraba pacyficznego po 18-metrowego prehistorycznego megalodona. Fauna podmorskiego świata zachwyca swoim bogactwem. Dziś jednak skupimy się na stworach, które zasłynęły swoim ogromnym rozmiarem. Czy domyślacie się, jaki żyjący dziś gatunek walenia jest największy? Nie, nie jest to orka, ale byliście blisko. Orka należy do zębowców. Mierzy od 7 do prawie 10 metrów długości, czyli mniej więcej tyle, ile szkolny autobus. A może narwal? Nie, on też nie jest największy. Te morskie jednorożce zamieszkują głównie arktyczne wody i osiągają od 4 do 6 metrów długości, wliczając w to 3-metrowy kieł. Macie dość zgadywania? No to już mówię. Największym istniejącym dziś waleniem jest płetwal błękitny. Ten mierzący od 25 do 32 metrów morski ssak jest nie tylko największym wielorybem, ale również największym zwierzęciem, jakie kiedykolwiek żyło na świecie. Naprawdę? Płetwal dystansuje w tej kategorii tyranozaura, a nawet pradawnego megalodona. Olbrzym sprawia wrażenie, jakby bez problemu mógł połknąć autobus. Aż strach sobie wyobrazić. Jak podaje National Geographic, język wieloryba waży tyle co słoń, a jego serce może mieć masę samochodu. Brzmi wręcz absurdalnie. Nic dziwnego, że te giganty pochłaniają 4 tony krylu dziennie. Niewiele z żyjących współcześnie zwierząt może konkurować z potężnymi rozmiarami płetwala błękitnego. Istnieje jednak pewien gatunek, który mógłby stanąć z nim w szranki i trzeba przyznać, że to dość niespodziewany kandydat. To meduzy, ale nie te małe, galaretowate stworzenia, które potrafią zrujnować zabawę na plaży. Chodzi o bełtwę festonową, największą meduzę na świecie. Ten bezkręgowiec osiąga nawet 35 metrów długości. Występuje w przepięknych kolorach – czerwonym, fioletowym, a nawet w odcieniach pomarańczy. A jakby tego było mało, z bełtwy wyrasta aż 8 grup macek, a każda z nich liczy od 70 do 150 czułków. W sumie może być ich nawet 1200. W morzach pływa tak zwany diabeł morski, czyli manta, największa płaszczka na Ziemi. Rozpiętość jej płetw przekracza długość autobusu. Zwierzę mierzy nawet 9 metrów. Poszczycić się może również największym mózgiem w stosunku do rozmiarów ciała wśród wszystkich ryb. W przeciwieństwie do swoich kuzynek płaszczek, manty nie mają jadowych kolców. Bełtwa festonowa i płetwal błękitny nie są jednak najdłuższymi przedstawicielami morskich gatunków. Istnieje stworzenie, które bije pod tym względem wszelkie rekordy. To żeglarz portugalski, który, jak donosi strona mentalfloss.com, wraz z mackami może mierzyć nawet 50 metrów. Choć stworzenie przypomina meduzę, jest to tak zwany rurkopław. Na świecie są setki, a nawet tysiące genetycznie identycznych osobników. Ich długie macki pomagają im chwytać ofiary, a parzydełka są śmiertelnie niebezpieczne dla większości zwierząt, a w niektórych przypadkach nawet dla ludzi. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że jeśli z jakiegoś powodu jedno z parzydełek odczepi się od rurkopława, może przez wiele dni unosić się w wodzie, zanim ulegnie rozkładowi. A nawet odseparowane może poparzyć. Ale to jeszcze nie powód, by rezygnować z kąpieli w oceanie. Ryzyko poparzenia przez żeglarza portugalskiego jest niewielkie. Warto jednak pamiętać, że konsekwencje nie należą do przyjemnych. Mogą wystąpić obrzęki skóry, brzuszne skurcze, podwyższone tętno, a nawet rozstrój żołądka. Choć oczywiście wolelibyśmy się do nich nie zbliżać, to trzeba przyznać, że wyglądają zjawiskowo. Spójrzcie tylko na te kolory. Szastazaur to największy morski gad, jaki kiedykolwiek istniał. Drapieżnik żył w późnym Triasie około 210 milionów lat temu. Ten niesamowity olbrzym osiągał 21 metrów długości i ważył ponad 75 ton.
Był więc tak ciężki jak płetwal błękitny. A gdyby postawić gada pionowo, mierzyłby tyle co 7-piętrowy budynek. Pomimo swojego wyglądu szastazaur był dość szczupły. Jego klatka piersiowa miała zaledwie 2 metry średnicy. Logicznym wydaje się zatem, że stwór pożerał inne dinozaury, ale nic bardziej mylnego. Gad żywił się małymi rybami i głowonogami, takimi jak ośmiornice i kałamarnice. Albertonectes to czołowy przedstawiciel rodziny plejozaurów. Tego gada charakteryzowała mała głowa, niesamowicie długa szyja i wielkie płetwopodobne kończyny, które pomagały mu poruszać się w wodzie. Stwór zamieszkiwał morza wokół Ameryki Północnej jakieś 76 do 70 milionów lat temu. Mierzył 11,5 metra, przy czym szyja miała 7 metrów długości, a to nie jedyny rekord. W szyi gada znajdowało się aż 76 kości. Żadne inne znane nam zwierzę nie miało tylu kręgów szyjnych. Naukowcy nie są pewni, dlaczego ten morski potwór potrzebował aż tak długiej szyi. Być może posługiwał się nią, by zbierać skorupiaki z dna, albo przydawała mu się w czasie polowań na główne dania, czyli ryby i kałamarnice. W jego żołądku znajdowały się gastrolity. Niektóre miały nawet 14 cm średnicy. Tylozaur należał do rodziny mozazaurów. Zwierz zamieszkiwał płytkie wody północnoamerykańskich mórz od 85 do 80 milionów lat temu. Był to ogromny drapieżnik. Największe osobniki mierzyły 13 metrów. Gad miał wąskie, aerodynamiczne ciało i mocną głowę, którą posługiwał się do taranowania i ogłuszania zdobyczy. Z ciała wyrastały zwinne płetwy i tak samo zakończony długi ogon. Tylozaur był mięsożerny, a więc żywił się nie tylko rybami, żółwiami i małymi rekinami, ale również innymi mozazaurami, plejozaurami i nielotami. A teraz poznajcie oftalmozaura. Ten prehistoryczny gad żył w późnym okresie jurajskim i zamieszkiwał oceany na całym świecie. Ze strony newdinosaurs.com dowiadujemy się, że oftalmozaur ważył ponad 2700 kg i mierzył niecałe 5 metrów, czyli mniej więcej tyle, co żyjąca dziś białucha arktyczna. Wielka szkoda, że te gady wyginęły, zanim mieliśmy okazję je zobaczyć. Miały wielkie oczy jak z kreskówki i przypominały delfiny, co musiało być bardzo urocze. Oczywiście oftalmozaury ewoluowały i przekształciły się w oftalmologów, czyli znanych nam dziś okulistów. No dobra, to nieprawda. Tak was tylko podpuszczam. Mozazaur to olbrzymi drapieżnik, który królował w oceanach na całym świecie około 66 milionów lat temu. Skamieliny świadczą o tym, że niektóre osobniki mierzyły ponad 15 metrów, a to sugeruje, że mozazaur był największym morskim mięsożercą swoich czasów. Jedną z jego najbardziej przerażających cech wyglądu była krokodyla głowa. W jego paszczy znajdowały się dosłownie setki ułożonych w dwóch równych rzędach, ostrych jak brzytwa zębów. Łapanie ofiary pod wodą było dla mozazaura nie lada wyzwaniem i tu na pomoc przychodziło jego uzębienie. Zadanie ułatwiał jeszcze jeden specjalny atrybut, a mianowicie zęby wyrastające z kości skrzydłowej w podniebieniu. Dzięki temu polowanie i przytrzymywanie zdobyczy było dużo prostsze. Styksosaurus należał do rodziny plezjozaurów. Żył w późnej kredzie, jakieś 85 do 70 milionów lat temu. Na pierwszy rzut oka można by go pomylić z morskim wężem, ale to tylko pozory. Styksosaurus mierzył około 10,5 metra, z czego niecałe 5 metrów stanowiła długa, przypominająca węża szyja. Gad miał stosunkowo małe ciało i ważył około 4 ton. Z paszczy wyrastały mu ostre, spiczaste zęby, którymi łapał ryby. Drapieżca nie musiał przeżuwać ofiary, ponieważ miał w żołądku 200 małych kamieni zwanych gastrolitami, które prawdopodobnie ułatwiały mu trawienie.
Część naukowców twierdzi również, że Styksosaurus wykorzystywał je, by opuszczać się na dno oceanu, gdzie polował na konkretne gatunki ryb. Wygląda mi to na potwora z Loch Ness. Jaki jest najstraszniejszy wodny drapieżca? Krokodyl? Wątpię. Potwór z Loch Ness? Proszę, on przecież nie istniał. To może kronozaur? Co prawda wymarł miliony lat temu, ale to może być niezły trop. Zastanówmy się, jak wyglądałby świat, gdyby te stworzenia istniały do dziś. Ale najpierw nieco teorii. Co to w ogóle było? Kronozaur był morskim mięsożercą zamieszkującym chłodne morze Eromanga. Jakieś 90 do 120 milionów lat temu, czyli we wczesnej kredzie, pokrywało ono lwią część dzisiejszej Australii. Niemal kompletne szczątki tego stwora znaleziono również niedaleko Kolumbii, gdzie odkryto dowody na związek między prehistorycznymi gadami a żółwiami. To oznacza, że kronozaur mógł tak naprawdę występować na całym świecie. Pewnie usłyszeliście człon zaur i pomyśleliście, a, czyli dinozaur, tak naprawdę to gad. Był największym członkiem rodziny Pliosauroidea, zwanej również pliozaurami. Dane wykopaliskowe sugerują, że ważył ponad 9 ton i mierzył około 9 metrów długości. Dla porównania, najdłuższym zmierzonym krokodylem był pochodzący z Filipin, krokodyl różańcowy o imieniu Lolong. Mierzył 6 metrów i ważył niewiele ponad 1100 kg. Jak widzicie, był o 3 metry krótszy i zdecydowanie lżejszy od przeciętnego kronozaura. W porównaniu do prehistorycznej bestii był po prostu przerośnięty tą złotą rybką. Mimo swej długości, najbardziej zastraszającą cechą kronozaura był jego łeb. Czaszka miała około 2,5 metra, a względem całego ciała była dość duża. Gdyby jakiekolwiek pechowe zwierzę znalazło się w jego szczękach, żywiłoby się złudną nadzieją. Dlaczego? Zęby tej bestii nie były aż takie ostre. Chociaż z drugiej strony, cofam to stwierdzenie, wcale nie czułbym się komfortowo w towarzystwie bezzębnego męża. Co dopiero paszczy tego pływającego koszmaru. Ale prawdą pozostaje, że zęby kronozaura były tępe, szczególnie gdy porównamy je do krokodyli czy aligatorów, ponieważ miały kształt stożka. Mimo to brak tej ostrości wcale nie czynił kronozaura mniej niebezpiecznym. Zęby były ogromne, a niektóre mierzyły do 30 cm od koniuszków do korzeni, co oznacza przy okazji, że siła zgryzu kronozaura była przepotężna. Szacuje się, że wynosiła około 30 tysięcy newtonów, niemal dwukrotnie więcej niż ta dużego krokodyla różańcowego. Tępe zęby prehistorycznej bestii nie były przystosowane do śmiercionośnego obracania się z ofiarą uwięzioną w jego paszczy, ale ich rozmiar i kształt wystarczył do prostego gryzienia. Monstra te bez problemu skruszyłyby nawet najtwardsze skorupy żółwi morskich. Uważa się, że kark kronozaura był tak samo krótki jak ten krokodyla. Mogła to być adaptacja, dzięki której monstrum bez problemu polowało na mniejsze i zwinniejsze stworzenia. Generalnie jego ciało było wrzecionowate i opływowe, co oznacza, że prawie nie stawiało oporu podczas pływania. Kronozaur miał również 4 wiosłowate odnóża. Tylne były dłuższe od przednich. Ich szacunkowa średnica wynosiła 2 metry. Podsumowując, taka budowa kronozaura umożliwiała mu przemierzanie wód jako drapieżnik szczytowy. Drapieżnik X to nazwa skamieliny stworzenia znalezionego w 2009 roku niedaleko Svalbard, grupy norweskich wysp. Uczeni odkryli, że należały do potwora o długości 15 metrów, wadze ponad 45 ton i sile zgryzu przekraczającej 2300 kg na centymetr kwadratowy. Może ona być największą znaną w Królestwie Zwierząt. Choć drapieżnik X nie został jeszcze precyzyjnie sklasyfikowany, wiemy na pewno, że był pliozaurem tak jak kronozaur, a jeśli nawet to nie on, kronozaur był przerażającym tytanem broczącym w ziemskich oceanach. I nazwanie go w ten sposób nie byłoby nadużyciem. Nazwa morskiego łowcy pochodzi od mitycznego Kronosa, ojca Zeusa. Był on najmłodszym tytanem pierwszego pokolenia. Czym żywił się siejący postrach kronozaur, żeby zaspokoić swój krwiożerczy apetyt? Archeolodzy uważają, że jego dietę obejmowały żółwie morskie, kałamarnice i inne większe gady morskie tamtych czasów, na przykład elasmozaury czy ichtiozaury.
To oznacza, że gdyby krokodyle istniały w tym samym czasie, prawdopodobnie również trafiłyby na talerz naszego drapieżnego bohatera. Uczeni znaleźli nawet szczątki kronozaura, które sugerują żerowanie także na rekinach. Ci z was, którzy postrzegają je jako władców morzy i oceanów, pewnie się zawiodą, ale w czasie istnienia morskich gadów to kronozaur był niekwestionowanym władcą. Tak czy inaczej, ścieranie wszelkiego pożywienia na mniejsze kawałki, aby ułatwić trawienie, byłoby trudne bez małych zębów. To wyjaśnia obecność kulistych głazów, jakie znaleziono w wielu szczątkach kronozaura. Badacze uważają, że głazy te mogły być połykane w celu kontrolowania wyporności lub lepszego trawienia. Niewykluczone również, że kronozaury mogły połykać je przypadkowo podczas żerowania na innych mieszkańcach dna morskiego. Jeśli uważacie, że ze względu na swój rozmiar i siłę kronozaur nie musiał pastwić się nad swoimi ofiarami, istnieją dowody sugerujące, że tak właśnie było. Jak się okazuje, tuż po jej złapaniu lubił się nią pobawić, zupełnie jak kot myszą. Wygląda na to, że łowy były dla niego tak proste, że porządnej dawki adrenaliny musiał szukać gdzieś indziej. Teraz, gdy macie całkiem niezłą wiedzę o kronozaurach, zastanówmy się, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby istniały w obecnych czasach i swoją drogą, dlaczego ich już nie ma. Kronozaury dobił ten sam meteoryt, który zmiótł z powierzchni Ziemi dinozaury 66 milionów lat temu, ale jeszcze przed tą katastrofą były obiektem ataków znacznie większych mięsożerców, mozazaurów. Jak widać, zawsze znajdzie się większa ryba, choć w tym wypadku raczej gadzina. Ale co by się stało, gdyby do tych kataklizmów nigdy nie doszło? Choć odpowiedź jest oczywista. Zastanówmy się, jaki miałoby to wpływ na turystykę morską. Tak samo jak rekiny i orki wpływały na przemysł filmowy, tak bardzo obecność kronozaurów, bestii zjadających rekiny i walenie na śniadanie zmieniłaby wyjazdy na plażę. Jedno wiemy na pewno. Plaże byłyby wymarzonym miejscem na cichy i spokojny spacer, ponieważ nikt tam by się nie zapuszczał. Podobnie z innymi aktywnościami typu pływanie w łodziach, surfowanie czy nurkowanie. Myślicie, że ktoś chciałby to robić, wiedząc, że gdzieś pod nimi czai się 9-metrowe monstrum? Dajmy ludziom kredyt zaufania i załóżmy, że większość z nas by tego nie zrobiła. Obecność kronozaurów pogrążyłaby światową turystykę morską, która rocznie zarabia około 143 miliardów dolarów. Tak, żebyście mieli pojęcie o stratach finansowych. Najdroższy jacht na świecie, jaki kiedykolwiek zawitał na wodach oceanów, nazywał się History Supreme. Podobno w jego głównej sypialni znajdowała się statuetka wykonana z kości tyranozaura, ściana ze skał meteorytów oraz akwarium panoramiczne z 24-karatowego złota. W każdym razie jacht ma wartość niemal 5 miliardów dolarów, co oznacza, że zarówno wartość strat turystyki morskiej spowodowanej przez kronozaury można by kupić 38 takich okrętów. Myślę, że właściciel jachtu raczej cieszy się, że nie musi obawiać się nagłej obecności morskiego gada w swoim luksusowym akwarium. Tak luksusowym, że niektórzy uważają, że History Supreme, będący rzekomo w posiadaniu jakiegoś malezyjskiego geniusza biznesu, tak naprawdę nie istnieje. Jeśli wierzyć plotkom, wszystko to zostało starannie sfabrykowane przez rzekomego projektanta. W każdym razie na tym nie koniec problemów. Ludzkość byłaby w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Nieważne, czy bylibyśmy w okolicach morza, czy na lądzie. I nie. Nie będę wam mówił, że kronozaury nagle wyhodowałyby sobie nogi, przystosowały się do życia na lądzie i rozpoczęłyby masowy żer na ludziach. Taką przynajmniej mam nadzieję. Chcę jedynie powiedzieć, jak wielkie straty finansowe poniósłby handel drogą morską. Transport tą drogą w samej Ameryce stanowi ponad 3/4 krajowego handlu. Żeby było jeszcze ciekawiej, ponad 100 najważniejszych produktów farmaceutycznych ma pochodzenie morskie. Wspomnę również to, co wiemy wszyscy. Ocean jest ogromnym źródłem pożywienia dla ludzi. Obecność kronozaurów znacząco wpłynęłaby na nasz stosunek z oceanem. Coś, co wydaje nam się nad wyraz oczywiste. Woda pod łodzią rybaka bulgocze, jakby coś miało się z niej zaraz wynurzyć. Jest coraz bliżej. Morze zdaje się gotować. Nagle rybak widzi ogromne szczęki i lśniące zębiska. Kilka chwil później ogromny rekin wyskakuje z wody i jednym ugryzieniem niszczy łódź. To megalodon, największa ryba, jaka kiedykolwiek istniała na Ziemi. Przez wiele lat wyobrażaliśmy ją sobie jako większą wersję żarłacza białego. Ale uczeni wciąż wątpią, czy drapieżca faktycznie tak wyglądał. Póki co ustalili, że utrwalony obraz wielkiego rekina jest błędny. Oto dane, których są pewni.
Rozmiar? Około 15 metrów długości, co można porównać do autobusu szkolnego albo pojedynczego wagonu metra. To 8,5 razy więcej niż wzrost przeciętnego człowieka. W porównaniu do dzisiejszego żarłacza białego, megalodon był trzykrotnie większy, ale to jedynie przybliżona kalkulacja. Nie mamy dostępu do ani jednego w pełni zachowanego szkieletu, ponieważ zamiast kości składał się z chrząstek. Od jego wyginięcia minęło ponad 3,5 miliona lat. Nic dziwnego, że niewiele szczątków przetrwało do dziś. Jedynie zęby i kilka kręgów. Dla porównania, dinozaury wymarły 66 milionów lat temu. Ich skamieniałe kości są w doskonałym stanie i archeologom udało się nawet skompletować kilka pełnych szkieletów. Uczeni wyliczyli długość megalodona w oparciu o jego zęby i szczęki. Oto pojedynczy ząb. Ma około 18 cm długości. To więcej niż dłoń człowieka i trzykrotnie więcej od zęba dzisiejszego żarłacza białego. Szczęki megalodona mogły rozewrzeć się na 2 metry i zawierały po 5 rzędów zębów. Łącznie 276 ostrych jak brzytwa sztuk. Innymi dobrze zachowanymi szczątkami jest kręgosłup. Składa się ze 150 kręgów po 15 cm szerokości każdy. Zawierają one spore ilości wapnia, ponieważ megalodon uwielbiał schłodzone mleko. Żartuję. Wynikało to z faktu, że kręgi musiały oprzeć się gigantycznej masie ogromnego rekina. Bazując na tych skamielinach, uczeni stworzyli model i obliczyli przybliżony rozmiar megalodona. Raczej mało prawdopodobne, że był większy. Wszystko sprowadza się do oddychania. Większe ryby potrzebują więcej tlenu. A to przekłada się na większe skrzela. Jest to organ, który filtruje tlen z wody. Gdyby megalodon był choć trochę większy, miałby poważne problemy z oddychaniem. Dlatego uczeni uważają, że pojedynczy drapieżnik mógł mierzyć maksymalnie 15 metrów. Choć zwykle był kilkadziesiąt centymetrów mniejszy. Przejdźmy teraz do wagi. Przeciętny megalodon ważył między 30 a 35 ton. Dla porównania, żarłacz biały waży tonę, czyli 30 razy mniej. Autobus szkolny jest czterokrotnie lżejszy, raptem 7,5 tony. Wagę megalodona można porównać do pustego Boeinga 737. Ale dzisiejszy płetwal błękitny bije megalodona na głowę, zarówno pod względem wielkości, jak i wagi. 30 metrów długości kontra 15. Cyk, dwa razy więcej. Płetwal błękitny waży około 180 ton. To tyle co 6 megalodonów lub 6 samolotów pasażerskich albo 33 dorosłe słonie. Ach, jak ja lubię porównania. Przejdźmy teraz do wyglądu megalodona. Uczeni twierdzą, że w niczym nie przypominał żarłacza białego. Megalodon należał do innej rodziny ryb. Niewykluczone, że był podobny do tawrosza piaskowego. Spłaszczony pysk, małe oczy i płetwy grzbietowe skierowane do tyłu. Płetwy grzbietowe tawrosza są mniej więcej tej samej wielkości. Ubarwienie: jasny brąz oraz biały brzuch. Jego ciało mogły pokrywać również brązowo-czerwone łatki, zupełnie jak tawrosza. Gdy natknęliśmy się na szczątki megalodona po raz pierwszy, mieliśmy go za przerażającego drapieżcę. Tak było przynajmniej w epoce renesansu, kiedy to ludzie znajdowali w skałach jego zęby. Z początku uważano, że mogły być językami smoków lub węży. Tu widzicie pierwsze ryciny przedstawiające ich domniemanego właściciela. Ogromny i przerażający pysk z mnóstwem ostrych jak brzytwa zębów. Mamy również dowody świadczące o tym, że megalodony były brutalnymi łowcami i znajdowały się na szczycie łańcucha pokarmowego. Podstawową bronią w ich arsenale był obezwładniający taran. Megalodon był powolnym pływakiem, osiągał prędkość do 18 km na godzinę. Dla porównania, dzisiejszy żarłacz biały rozpędza się do 50 km na godzinę podczas polowania. Z kolei najszybszy człowiek pływa z prędkością raptem 10 km na godzinę. Powodzenia! Megalodon nadrabiał jednak nieprawdopodobną masą. Choć był powolny, tak siła jego tarana była przepotężna. Polował z zaskoczenia, miał tylko jedną szansę na uderzenie. Gdyby spudłował, musiałby się nieźle nagimnastykować, żeby przygotować się do kolejnej próby. Mobilność megalodona była porównywalna do tira. Natomiast celne uderzenie taranem kończyło się obezwładnieniem i sparaliżowaniem ofiary. W takim momencie megalodon celował w jej najczulsze punkty, czyli płetwy i ogon. Uczeni znaleźli również starożytne szczątki waleni ze śladami zębów megalodona. Okazuje się, że wielki rekin wiedział dokładnie, gdzie znajdowały się najważniejsze organy ofiar i to na nich skupiał się podczas ataków. Z chwilą unieruchomienia ofiary obnażał zęby.
Szczęki megalodona z łatwością pomieściłyby dorosłego człowieka. Według niektórych szacunków siła zgryzu mega wynosiła niemal 11 ton. Wyobraźcie sobie trzy suwy leżące jeden na drugim na końcówce ostrego zęba. To 9-krotnie więcej od największego żarłacza białego oraz 6 razy tyle, co siła zgryzu obecnego rekordzisty, jakim jest krokodyl różańcowy. Spójrzmy teraz na miejsca znalezienia szczątków megalodona. Obie Ameryki, Europa, Azja i Australia. Był władcą wszystkich wód. Wszędzie czuł się jak u siebie. Co ciekawe, uczeni znaleźli szczątki tego giganta również w słodkich wodach. Niewykluczone, że rekin ten polował w rzekach. Niektórzy uczeni uważają, że megalodon w ogóle nie był drapieżnikiem ze względu na swój rozmiar. Nie potrafił szybko pływać, tak samo jak nie był w stanie rozwinąć większych prędkości na krótsze dystanse. Jeśli zdobycz próbowała uciec, megalodon nie gonił jej, ponieważ wiedział, że nie ma szans. Kolejnym problemem jest szkielet megalodona. Chrząstki są znacznie słabsze od kości, tak więc masa mięśniowa gigantycznego rekina nie była tak rozbudowana, jak mogło nam się wydawać. Megalodon mógł być nawet padlinożercą, przez co nie musiał z nikim walczyć o pożywienie. To jedna z przyczyn, dla których wyginął. Megalodony lubiły płytkie i ciepłe wody, których temperatury wynosiły co najmniej 12 stopni Celsjusza. Jednak w ciągu 3 milionów lat klimat uległ znacznemu ochłodzeniu, pozbywając megalodona terytorium oraz źródeł pożywienia. Prymitywne walenie, które dawniej stanowiły podstawę jego diety, zaczęły znikać. Szybsze drapieżniki zabierały mu resztki sprzed nosa. Meg musiał konkretnie głodować. W miarę postępu ewolucyjnego pojawił się nowy gatunek – zębowce, przodkowie dzisiejszych orek. Polowały w stadach i charakteryzowały się większymi mózgami niż megalodony. Z czasem zaczęły z nimi rywalizować. Wykorzystywały ich niezdarność. Stado orek mogło bez problemu wygrać potyczkę z rekinem gigantem. Wielu uczonych uważa, że była to podstawowa przyczyna jego wyginięcia. Istnieją jednak teorie, że megalodony wciąż żyją i zamieszkują głębiny naszej planety. Kilku australijskich rybaków twierdziło, że widzieli rekina ogromnych rozmiarów. Nikt jednak nie potrafi tego potwierdzić. Zwolennicy tej teorii uważają, że megalodon może chować się w głębinach przed ciekawskimi oczami ludzi, jak na przykład w Rowie Mariańskim. To najgłębsze miejsce na świecie. Jego długość przewyższa nawet Mount Everest. Co ciekawe, badacze i tam znaleźli zęby megalodona. Jednak zgodnie z prawami nauki, tak wielki rekin nie mógł żyć w Rowie Mariańskim z wielu przyczyn. Po pierwsze, ze względu na zimno. Megalodon był najprawdopodobniej rybą zimnokrwistą, czyli aby przetrwać, musiał polegać na cieple najbliższego otoczenia. Temperatury wód Rowu Mariańskiego osiągają raptem 4 stopnie Celsjusza. Wynika to z faktu, że na większych głębokościach jest o wiele mniej światła słonecznego. Po drugie, ciśnienie, które co 1 metr głębokości zwiększa się o 1 atmosferę, czyli na głębokości 10 metrów jest 3-krotnie większe niż na powierzchni. Słabe mięśnie i chrząstki megalodona nie wytrzymałyby ciśnienia panującego w Rowie Mariańskim. I co najważniejsze, pożywienie. Im dalej od powierzchni oceanu, tym mniej organizmów żywych. Megalodony żywiły się prymitywnymi waleniami, których długość nie przekraczała 6 metrów, a Rów Mariański zamieszkują jedynie pomniejsze ryby, których nasz gigant nie byłby w stanie upolować. Sądząc po jego rozmiarach, każdy dzień spędzał na jedzeniu i szukaniu nowego pożywienia. Porównajmy jego ciężar z człowiekiem. Przy uśrednionej wadze około 80 kg, przeciętny dorosły potrzebuje około 2000 kalorii dziennie. Megalodon ważył 470 razy tyle, co przekłada się na znacznie większe zapotrzebowanie kaloryczne. Nawet wszystkie ryby z Rowu Mariańskiego nie byłyby w stanie zaspokoić jego potrzeb energetycznych. Ale te teorie są oczywiście nieprawdziwe. Nie zaszkodzi jednak uważać na siebie. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Na początku XX wieku, gdzieś u wybrzeży Afryki Zachodniej, niemiecki parowiec wychodził z portu. Nagle pogoda się pogorszyła i statek wpłynął w gęstą mgłę, a chwilę później wpadł na mieliznę na piaszczystej ławicy blisko brzegu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a nawet udało się uratować cenny ładunek. Ale statek na dobre ugrzązł w piasku i nie on jeden. Niemal cała długość zachodniego wybrzeża Namibii nosi nazwę Wybrzeża Szkieletów. To dość przerażające określenie, ale dobrze oddaje rzeczywistość. Ta licząca 1500 km linia brzegowa należy do najbardziej niebezpiecznych miejsc na Ziemi. Lokalne plemiona Bushmenów wierzą, że ich najwyższe bóstwo stworzyło to miejsce w wybuchu gniewu.
Portugalczycy byli pierwszymi Europejczykami, którzy w XV wieku dopłynęli do Namibii. I tak, oni też nie lubili wybrzeża szkieletów, a wręcz uważali, że ta ziemia to brama piekieł. W tym miejscu pustynia Namib spotyka się z Oceanem Atlantyckim. I owszem, jest ono niebezpieczne, ale zarazem tak piękne, że zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wybrzeże szkieletów ma zdecydowanie kiepską reputację. Obszar ten nie jest przyjazny dla turystów ze względu na swoją geografię i historię. Pod piaskiem i falami skrywa się groźny prąd oceaniczny, który czyha na niczego niespodziewających się żeglarzy. Prąd benguelski płynie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeży południowej Afryki. Ta część Atlantyku obfituje w życie morskie, ale sąsiadujący z nią ląd ma się o wiele gorzej. Klimat związany z bliskością prądu przyczynił się do powstania pustyni Namib, jednego z najsuchszych regionów na Ziemi. A życie morskie, o którym wspomniałem, to rekiny, dokładnie 11 gatunków. I tak, żarłacze też się tu pojawiają. Jak na razie mamy pustynny krajobraz, silne prądy i rekiny. Zdecydowanie nie jest to dobre miejsce na turystyczny kurort, ale jeśli ktoś trafi na wybrzeże szkieletów, to czy będzie wiedział, gdzie się znalazł? Z pewnością tak. Plaża jest usiana brakami we wszystkich rozmiarach i kształtach. Jeśli pamiętacie ten niemiecki statek, o którym wspomniałem na samym początku, jego masywna i zardzewiała rufa wystaje teraz z pustynnego piasku. W sumie znajduje się tu około 500 wraków rozrzuconych wzdłuż wybrzeża. Jest to urozmaicona kolekcja. Od portugalskich galeonów sprzed setek lat po statki, które trafiły tu w XXI wieku. Całkiem współczesny statek rybacki o nazwie Zeila India zdołał w 2008 roku wyślizgnąć się z liny holowniczej i wylądował na wybrzeżu szkieletów. No dobrze, nie dokonał tego sam, tylko był ofiarą sztormu, ale lepiej być atrakcją turystyczną na plaży niż zostać rozebranym na złom, a to właśnie miało się stać ze statkiem. Najsłynniejszym, można by powiedzieć, mieszkańcem wybrzeża szkieletów jest wrak Dunedin Star. Brytyjski liniowiec towarowy osiadł to na mieliźnie w 1942 roku. Szeroko zakrojona akcja ratunkowa, która potem nastąpiła, pokazuje, dlaczego to tak niebezpieczne dla żeglarzy miejsce. Ratownikom udało się uratować całą załogę i pasażerów, ale nie bez komplikacji. W trakcie akcji stracono samolot i holownik. Powrót do domu w Kapsztadzie zajął ostatniemu z ratowników całe 2 miesiące. Można by się zastanawiać, dlaczego. Jedno spojrzenie na mapę ujawnia przyczynę. To niekończące się morze żółtego piasku. Jest tu bardzo mało dróg, więc do wybrzeża szkieletów trudno dotrzeć drogą lądową. Istnieją też przeszkody prawne. Aby wjechać w ten rejon, trzeba mieć specjalne pozwolenie. Szkielety w nazwie wybrzeża nie odnoszą się tylko do statków, ale też do kości zwierząt. Większość z nich należy do wielorybów i fok. Wiele zwierząt przystosowało się do życia w tych warunkach, więc lwy i hieny przemierzają te rejony w poszukiwaniu posiłku. Tak, są tu też głodne lwy, jakby rekinów było mało. Na wybrzeże szkieletów wpadają też okazjonalnie inne zwierzęta, takie jak słonie, gepardy, lamparty i żyrafy. W 1971 roku władze Namibii utworzyły tu park narodowy, ale poza surferami szukającymi adrenaliny nie ma on wielu gości. I łatwo zrozumiecie dlaczego. Namib jest najstarszą pustynią na świecie i nie jest zbyt przyjazna dla turystów. Osoby wybierające się w ten region powinny spakować krem z filtrem przeciwsłonecznym i ciepłą zimową kurtkę. Dziwny zestaw, prawda? Cóż, nie tak bardzo, gdyż w ciągu dnia temperatury rosną tu do 45 stopni Celsjusza, za to w nocy temperatura powietrza spada poniżej zera. Co za klimatyczny roller coaster. I to nie jest jedyne zagrożenie. Pamiętacie ten niemiecki statek, który zgubił się w gęstej mgle? To nie był przypadek. Ze względu na lokalny klimat, mgła pojawia się tu często. Marynarze jej nie znoszą, ale jest bardzo korzystna dla dzikich zwierząt. Mgła to dla nich jedyne źródło wody na pustyni Namib. Gady i ssaki przystosowały się do tego surowego klimatu. Zużywają tak mało wody, jak to tylko możliwe. Ruchome piaski, gęsta mgła, silne prądy, lwy i rekiny. Nie są to rzeczy, które mogłyby zachęcić do odwiedzenia tego miejsca, ale wybrzeże szkieletów to nie jedyna plaża na Ziemi, na której nie chcielibyście spędzić wakacji. Zobaczcie tylko przylądek Tribulation w Australii. Obszar ten obejmuje jakieś 125 km2 w północno-zachodniej części kontynentu.
Nie jest tu tak sucho jak na wybrzeżu szkieletów. To część lasu deszczowego Daintree. Można powiedzieć, że tutaj nie pustynia, a las deszczowy styka się z oceanem. Plaża na przylądku wygląda jak prosto z pocztówki, ale wygląd może być mylący. Australia? Pewnie rekiny? Nie. Jeśli zdecydowalibyście się na kąpiel w morzu, zagrażają wam krokodyle. To krokodyle słonowodne, które miejscowi nazywają Salties. Cóż, to urocze przezwisko dla tak niebezpiecznego gada, ale to nie jedyne zagrożenie. Lokalna dzika przyroda wyraźnie nie lubi gości. Od października do czerwca wody wokół przylotka Tribulation są pełne meduz. Ich jad atakuje układ krążenia. Pływacy, którzy w morskich wodach zetknęli się z meduzą, nie będą mieli wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć do lądu po pomoc. Ocet pomaga zneutralizować jad, więc warto pamiętać o spakowaniu butelki do torby. Krokodyle i meduzy brzmią groźnie, ale jest jeszcze jedno zwierzę, na które należy uważać. To dzik. Może brzmi to zabawnie, ale nie będzie wam do śmiechu, gdy jeden z nich będzie was gonił po plaży. W Australii żyje 21 milionów dzików. Stają się aktywne głównie w nocy, co sprawia, że są jeszcze bardziej niebezpieczne. Najlepszą obroną przed nimi jest bieganie w kółko, bo dziki nie potrafią zbyt dobrze brać zakrętów. Prawdopodobnie dlatego żaden dzik nie został kierowcą rajdowym. Przylądek Tribulation ma też inne naturalne zagrożenia, ale tym razem nie jest to zwierzę. Tutaj nawet drzewa knują przeciwko odwiedzającym. Dendrocnida excelsa nie bez powodu ma przezwisko kłujące drzewo. Jeśli spróbujecie zerwać jedną z pięknych czerwonych jagód, drzewo zacznie się bronić. Jego kolce są jak maleńkie odłamki szkła. Piekielne spędzenie skóry utrzymuje się nawet przez miesiąc. Jest jeszcze pewien krzew, akacja cuspidifolia, który miejscowi nazywają krzakiem Zaczekaj chwilę. To długa winorośl z kolcami, które kiedy już coś chwycą, nie puszczą za nic. Są tak silne, że mogą ściągnąć się człowieka z konia. Nieszczęsna ofiara musi poczekać, aż ktoś przyjdzie i uratuje ją przed tym ciernistym agresorem. Ale jeśli mieliście zamiar skreślić tę australijską plażę z listy wakacyjnych destynacji, poczekajcie moment. Turystyka przeżywa tu rozkwit. Lokalne władze ograniczyły dostęp do wszystkich stref zagrożenia. Turyści mogą pływać w uroczych oczkach wodnych, które są otoczone bujną roślinnością. Niektóre rekiny mają przedziwną zdolność do wypluwania żołądka i wciągania go z powrotem na miejsce. Przydatne? Pewnie, że tak. Większość tych drapieżnych ryb pochłania gigantyczne ilości pożywienia. Tyle tylko, że nie są w stanie strawić wszystkiego, co połknęły. Muszą więc jakoś pozbyć się takich artefaktów jak dzioby, skorupy żółwi morskich, ptasie pióra i kości, kleszcze homarów i co tam jeszcze wpadnie im do pyska. W ten sposób te niesamowite stworzenia, jak gdyby nigdy nic, wypluwają cały żołądek z tą problematyczną zawartością, a po fakcie wciągają swój główny narząd trawienny z powrotem do środka. Cały ten osobliwy proces trwa zazwyczaj nie więcej niż sekundę. Niektóre gatunki rekinów, jak chociażby żarłacze białe czy ostronosy atlantyckie, mają specjalny system ogrzewania oczu. Ich siatkówka ociepla właśnie narząd wzroku oraz mózg. Pomaga im to nie tylko lepiej wykrywać ruch, ale także poprawia ostrość widzenia. Ostronosy atlantyckie mogą pochwalić się jeszcze jedną ciekawą cechą. Często przemieszczają się wertykalnie przez różne strefy temperatury wody. W przeciwieństwie do człowieka, u którego porusza się wyłącznie dolna szczęka, rekiny są w stanie swobodnie poruszać zarówno jej dolną, jak i górną częścią. Dzięki temu mają lepszy chwyt i przeżuwają swój posiłek mocniej oraz dokładniej. Ależ pocieszające! Małe rekiny przychodzą na świat stadnie. Zależy to oczywiście od gatunku, ale dajmy na to, żarłacz błękitny rodzi ponad 130 młodych naraz. Żarłacze białe mają potężniejszą siłę szczęki niż większość dzikich kotów. Podwodny myśliwy mierzący 6 metrów jest w stanie zacisnąć je z siłą ponad 276 kg na centymetr kwadratowy. To czterokrotnie więcej niż siła zacisku szczęki lwa czy tygrysa. Ludzie z ich marnymi 10, maksymalnie 14 kg na centymetr kwadratowy odpadają w przedbiegach.
Rekiny z rodziny Cephalosylium bronią się, połykając ogromne ilości wody. W ten sposób ciało drapieżnika puchnie, stając się dwa razy większe niż zwykle, co odstrasza potencjalne niebezpieczeństwo. W ciągu życia rekinom wyrasta nawet 50 tysięcy zębów, ale nie wszystkie z nich są takie same. Najsilniejsze i najmasywniejsze znajdują się z przodu szczęki. Te bliżej tyłu są mniejsze i nie tak mocne. Jeśli jednak przednie zęby ulegną uszkodzeniu, te słabsze mogą je zastąpić. Jak to możliwe? Zęby rekinów nie są tak głęboko zakorzenione jak u ludzi, dlatego też mogą się przemieszczać. Skóra rekina w dotyku przypomina papier ścierny. Jest zbudowana z łusek przywodzących na myśl zęby. Są one skierowane w stronę ogona zwierzęcia, co pomaga zmniejszyć tarcie występujące, gdy rekin porusza się w wodzie. Rekiny wielorybie mają niezwykle grubą skórę. W niektórych miejscach dochodzi nawet do 15 cm grubości. Jest to też jedna z najtwardszych skór w świecie zwierząt. Badacze muszą nieźle się natrudzić, starając się pobrać próbkę krwi tego stworzenia. Rekiny mają niesamowity zmysł węchu, lecz na tym nie koniec. Używają jeszcze jednego zmysłu do wykrywania innych zwierząt czających się w pobliżu. Wokół ich głowy, w okolicy nozdrzy oraz pod pyskiem znajdują się specjalne pory. Są to wyjątkowe, wyspecjalizowane narządy, coś w rodzaju drugiego wzroku. Każde stworzenie wytwarza maleńkie pole elektryczne, a dzięki porom rekiny potrafią je wyłapać i zorientować się, gdzie znajduje się inny osobnik. Rekiny są też wyposażone w niesamowicie wyostrzony słuch. Potrafią usłyszeć swój potencjalny obiad z odległości ponad 900 metrów. Wychwytują również dźwięki o niskiej częstotliwości, takie jak te emitowane przez tkankę mięśniową ryby podczas skurczu. Rekiny jako gatunek istnieją od ponad 400 milionów lat. Oznacza to, że przeżyły 4 z 5 masowych wymierań. Są zatem o wiele starsze niż Mount Everest, ludzkość, dinozaury, a nawet drzewa. Pochodzą z czasów, gdy dopiero zaczynały się formować rafy koralowe. Niektóre gatunki rekinów, jak na przykład żarłacz biały czy żarłacz olbrzymi, potrafią wyskakiwać z wody, umieją wybić się na ponad 2,5 metra ponad powierzchnię wody. Dzięki tej zdolności z powodzeniem polują na foki czy ptaki morskie. Niemniej jednak nie jest to zbyt częsty widok, zakładając, że nie przebywacie akurat w RPA. Szkielety rekinów składają się z mięśni i chrząstek, które są nie tylko lżejsze, ale też dwukrotnie mniej gęste niż kości. To sprawia, że ci drapieżcy są bardziej elastyczni i mogą wykonywać ostre skręty w trakcie pogoni za swoją ofiarą. Rekiny młoty nie bez powodu mają taki dziwaczny kształt głowy. To właśnie dzięki niemu mogą pochwalić się niesamowitym, bo pełnym zakresem widzenia. Więcej, ich oczy są pochylone nieco do przodu, co oznacza, że ich pola widzenia na siebie zachodzą. Przerażające szczęki rekina chochlika są przymocowane do elastycznych wiązadeł. Mogą one wysuwać się z pyska zwierzęcia nawet na 8 cm. To bardzo pomocna cecha, gdy chochlik poluje. Rekiny nie śpią tak jak my. Niektóre gatunki muszą przez cały czas być w ruchu. W przeciwnym razie woda przestanie przepływać przez ich skrzela i zwierzę nie będzie mogło oddychać. Inne odpoczywają, ale nie tracą przy tym przytomności, po prostu przechodzą w specjalny tryb letargu. Rekiny nie mają też powiek, ich oczy pozostają zawsze otwarte, a źrenice monitorują otoczenie. Utrzymują też nieustannie otwarte usta, żeby woda mogła przepływać swobodnie przez ich skrzela. Rekiny są w stanie pokonywać potężne odległości bez odpoczynku, a wszystko dzięki ich nietypowej rutynie snu. Dla przykładu, żarłacz biały potrafi przepłynąć 3200 km bez przerwy na jedzenie czy regenerację. Jak to możliwe, że te stworzenia po drodze nie padają z głodu? Otóż czerpią energię z tłuszczu zmagazynowanego w wątrobie. A tak przy okazji, narząd ten może stanowić nawet 1/3 masy ciała rekina. Wbrew powszechnej opinii, rekiny nie pływają i nie potrafią pływać do tyłu. Ogon napędza je w przód, a płetwy piersiowe pozwalają utrzymać równowagę i skręcać. Innymi słowy, z powodów czysto anatomicznych, rekin nie może poruszać się w innym kierunku niż do przodu. Rekiny nie posiadają strun głosowych. To nie znaczy, że nie mogą wydawać dźwięków, by komunikować się między sobą lub wyrażać emocje. Do tych celów służą im ruchy ciała, takie jak wyginanie się lub obroty. Te drapieżne ryby żyją we wszystkich oceanach świata. Istnieje jednak kilka gatunków zamieszkujących również wody słodkie, rzeki i jeziora.
Żarłacza tępogłowego można chociażby spotkać w rzekach strefy tropikalnej. Zawdzięcza on również swą sławę umiejętności przestawiania się między wodą słoną a słodką. Najmniejszym gatunkiem rekina jest Etmopterus perii, czasem określany też mianem rekina karłowatego. To wyjątkowe stworzenie nie przekracza długości 20 cm. Maluch nadrabia jednak swoje skromne gabaryty na innych płaszczyznach. Przykładowo, niektóre z jego narządów emitują światło, a ponieważ stworzenie to żyje w płytkich wodach, światło pomaga mu kamuflować się w promieniach słońca. Żarłacze błękitne bardzo dużo jedzą, nierzadko więcej niż potrzebują. Część z pochłoniętego pożywienia pozostaje niestrawiona przez całe tygodnie, aż do momentu, gdy zwierzę potrzebuje go jako źródła energii. Rekiny mają coś, co z wyglądu przypomina nieco język. To narośl o bardzo tajemniczej nazwie. Jest to przednia część chrząstki, która przechodzi z klatki piersiowej rekina do jego jamy ustnej. Nie porusza się i jest w zasadzie bezużyteczna. Ten domniemany język nie bierze udziału w procesie odżywiania. Nie jest pokryty kubkami smakowymi. Jego jedyna funkcja to podtrzymywanie niektórych kości łączących skrzela rekina. Na świecie żyją setki gatunków rekinów, szacuje się, że około 500. Niektóre z nich są dość dziwne. Wystarczy spojrzeć na rekina chochlika, żarłacza olbrzymiego czy rekina foremkowego. Wszystkie te osobniki różnią się wielkością, od kilkunastu centymetrów do kilkunastu metrów długości. Funkcjonują też w zupełnie innych środowiskach. Żarłacze tygrysie jedzą wszystko, co wpadnie im w szczęki. Na liście znalazły się nawet kamery wideo, torby z pieniędzmi, tablice rejestracyjne, smycze dla psów i pewnie wiele innych zaskakujących przedmiotów. Każdy rekin wielorybi ma na swojej skórze unikalny wzór. Na podstawie tych plamek i linii można zidentyfikować poszczególne osobniki, tak jak ludzi identyfikujemy dzięki odciskom palców. Sześcioszpar szary jest w stanie zanurkować na głębokość równą 5 nowojorskim wieżowcom Empire State Building. Młode rekiny nazywane są szczeniętami. Kiedy się rodzą lub wykluwają, są w pełni odżywione. Jeśli więc postanowią odpłynąć od swojej mamy rekina, nie muszą polować na pożywienie przez co najmniej kilka tygodni. Oho, ktoś wspomniał coś o małym rekinku? Pływacie w oceanie na głębokości 3 km. Nie pytajcie jak, po prostu pływacie. Jest zimno, czujecie ogromne ciśnienie i nie widzicie żadnej ryby w zasięgu wzroku. Wtem dostrzegacie coś mieniącego się na zielono. To rekin foremkowy. Świeci w ciemnościach, żeby zwabić ryby i inne smakowite kąski. Rekin ten nie grzeszy wielkością, jest nie większy od typowego kota, ma brązową skórę i duże zielone oczy, ale jego wygląd jest zwodniczy. Co noc to stworzenie wznosi się ku powierzchni i goni żarłacze białe, wieloryby, a nawet mieczniki. Jeśli uważnie się mu przyjrzycie, w jego pysku dostrzeżecie mnóstwo ostrych zębów. Rekin nie tylko nimi gryzie, ale także posługuje się jak piłą. Człon foremkowy w nazwie bierze się z charakterystycznego kształtu, który rekin zostawia po ugryzieniu. Wygląda jak foremka. Ryby te słyną również z atakowania łodzi podwodnych. Ciekawe jak smakują. Następny rekin wielkością dorównuje samochodowi osobowemu. Do tej pory widziano około 100 przedstawicieli tego gatunku. Gdybyście natknęli się na jednego z nich, na długo zapadłby wam w pamięć ze względu na ogromną paszczę. To rekin wielkogębowy. Z łatwością byście się w nim zmieścili z podkulonymi nogami, ale te rekiny nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Odżywiają się pływając z szeroko otwartymi paszczami i filtrują plankton oraz inne podwodne smakołyki. Rekiny te mają specjalne organy na gębach, które świecą w ciemności i wabią pomniejsze skorupiaki. Pływają w głębiach oceanicznych i zapewne zachwycają czarującym uśmiechem. Kosoogony również mają dużą część ciała, ogon. Jego długość stanowi niemal połowę długości rekina i wygląda jak ogon helikoptera. Są jednymi z nielicznych zwierząt, które do polowania wykorzystują właśnie tę część ciała. Zakradają się do ławic i w nie uderzają. Niektóre ryby odpływają w popłochu, ale właśnie o to chodzi. W sytuacjach zagrożenia mogą wykorzystywać swoje ogony również do obrony. Najlepsze w kosoogonach jest to, że nie atakują ludzi.
Raszpla zwyczajna. Istnieje kilka gatunków tego rekina, ale zdecydowanie bliżej im do ryb niż pejoratywnego określenia kogoś wybitnie paskudnego. Są płaskie jak płaszczki, a ich skórę pokrywają wzory ułatwiające wtapianie się w dno oceanów. Ze względu na taki kamuflaż zdarza się, że nurkowie przypadkowo ich dotykają, co nie jest najlepszym pomysłem. Są szybkie i mają silne szczęki. Mimo to do człowieka wolą smak małych ryb. Rogatek kalifornijski ma na doczabi dwie wypustki, które wyglądają jak rogi. Można go pieszczotliwie nazwać dziadkiem świata rekinów. Nie jest agresywny, pływa dość powoli i nie śpi do późna w nocy. Uwielbia jeżowce i skorupiaki. Porusza płetwami przy dnie oceanu prawie jak łapami, ale nie lekceważcie go, jest jednym z najmocniej gryzących rekinów na świecie. Silne zęby pomagają mu kruszyć twarde skorupy swoich zdobyczy. Lepiej nie być w pobliżu, gdy inny mieszkaniec wód postanowi go zaatakować. Jego płetwy są zakończone ostrymi kolcami. Tytuł najszkaradniejszego rekina na świecie to otrzymuje rekin chochlik, choć to i tak za delikatne określenie. Z zewnątrz wygląda wyjątkowo paskudnie, a rozmiarami dorównuje motocyklowi. Ma długie płetwy oraz bardzo długi nos. Zamieszkuje głębiny oceanów i zajada się kałamarnicami. Nie dorównuje prędkością swoim krewnym, ale nadrabia podstępnym stylem polowania. Stosuje sekretną technikę łapania kałamarnic, a jest ona naprawdę ciekawa. Płynie za zdobyczą i stopniowo się do niej zbliża. Ta jednak wyczuwa zagrożenie i przyspiesza. Wygląda na to, że biedny chochlik będzie musiał obejść się smakiem. Wtedy właśnie otwiera swą paszczę. Jego szczęki są przyczepione do fałdów skóry, co oznacza, że może je dosłownie wyrzucić w przód. A ponieważ to rekin, zęby ma naprawdę ostre. Ta sztuczka pomaga mu chwycić posiłek, a po jego zakończeniu ponownie zamocować szczęki w paszczy. Rekina tego wielokrotnie widywano u wybrzeży Japonii, a jego naukowa nazwa wzięła się od istot obecnych w japońskiej mitologii oraz opowieściach. Istnieje jedna fajniejsza rzecz od rekina ninja, to rekin latarkowy. Wyobraźcie sobie rurę, w której możecie zjechać prosto na dno oceanu. Jest tak ciemno, że nie sposób niczego zobaczyć. Wtem ni z tego ni z owego w oddali pojawia się świecący punkcik. Płynie w waszym kierunku, zbliżając się stopniowo. Widzicie, że ma niebieską, jaśniejącą głowę. Co gorsza, zdaje się nie być do niczego przyczepiona. Rekin latarkowy ma czarną skórę, która jest niemal niewidoczna w ciemnościach oceanu. Choć jest rozmiarów ramienia człowieka, to jego ostre zęby są powodem do obaw. Nie wiadomo, dlaczego ten rekin świeci. Może wabi w ten sposób inne ryby? Według niektórych teorii wykorzystuje swoje światło w komunikacji z kumplami. To on ma kumpli? Głowomłot pospolity. Te rekiny mogą ważyć nawet do pół tony. Zamieszkują tropikalne wody całego świata i należą do jednych z najbardziej rozpoznawalnych zwierząt. Ich oczy znajdują się po obu stronach głowy przypominającej młot. Dzięki temu mają niemal pełny kąt widzenia. Specjalne mięśnie karku pozwalają im unosić i obniżać głowy, żeby nieco lepiej zobaczyć, co znajduje się przed nimi. Ulubiony posiłek? Płaszczki. Wiecie, te płaskie cosie, które pływają przy dnach oceanów i wtapiają się w jego piaski oraz otaczające odłamki skalne. Dzięki tej technice kamuflażu polujące na nie ryby po prostu płyną dalej, nawet ich nie zauważając, ale oczy głowomłotów widzą znacznie więcej. Oj... Żarłacze białe, głowomłoty i inne rekiny żyją zwykle do 25 lat, jednak jeden z nich może się pochwalić znacznie dłuższym bytem. To rekin grenlandzki. Osiąga wiek od 300 do 500 lat. Zwykle zamieszkuje wody północnego Atlantyku i Oceanu Arktycznego. Lubuje się w ciemnościach głębin oceanów i wykorzystuje nos do lokalizowania zdobyczy, a ponieważ spędza w takich miejscach większość swojego życia, zdołał dostosować się do panującego w nich ciśnienia. Jest jedną z najstarszych, największych i najwolniejszych ryb żyjących na świecie.
Wyobraźcie sobie, że płyniecie kutrem po Oceanie Arktycznym, gdy nagle widzicie powolnie sunącego rekina w mroźnych wodach. Może być od was 400 lat starszy. Większość rekinów jest wszystkożerna. Nie pogardzą delfinami, innymi rekinami, krabami, jeżowcami oraz większymi czy mniejszymi rybami, a nawet hot dogami. Nie no, żartowałem. Ale łopatogłów jest nieco inny. W większości żywi się algami. Choć jest spokrewniony z młotogłowem pospolitym, to jego głowa kształtem przypomina łopatę. W sumie nazwa pasuje. Jeśli zobaczycie tego osobnika w okolicy, możecie pomyśleć, że to gigantyczny wąż morski albo glista. Jak większość rekinów, płaszczaki lubią pływać bliżej dna oceanu, natomiast gdy polują, poruszają się jak gigantyczne węże i podobnie do tych gadów lubią połykać zdobycze w całości. Nie oznacza to jednak, że nie mają zębów. W ich szczękach znajduje się około 200 ostrych jak brzytwa zębisk. Ryba piła ma długi, płaski nos najeżony ostrymi wypustkami, które nieustannie rosną. Każda z nich jest zaopatrzona w receptory elektryczne pomagające rekinowi wyczuć w pobliżu inne ryby. Zupełnie jak radar na statku. Gdy zbliża się zdobycz, rekin podpływa w jej kierunku i uderza nosem, machając nim na boki niczym rycerz popisujący się swoimi umiejętnościami. Tymczasem nawet nie zorientujecie się, kiedy obok was przepłynie następny rekin. Widzieliście? A teraz poznajcie najszybszego rekina na świecie. Ostronosa atlantyckiego. Osiąga prędkość do 55 km na godzinę, co na lądzie nie jest niczym wybitnym, ale pod wodą to bardzo dużo. Jest wolniejszy od geparda, ale szybszy od większości psów. Jest ciepłokrwisty, a to niemała rzadkość wśród rekinów. Dzięki temu może swobodnie pływać w chłodniejszych i odleglejszych miejscach, w których inne rekiny nie zdołałyby przeżyć. Miecznik jest znacznie szybszy, bo osiąga prędkość do 90 km na godzinę. Fakt, nie jest rekinem, ale jest niesamowitym stworzeniem. Wygrałby w każdym wyścigu. Nazwać go szybkim to niedopowiedzenie. Tuż przy nosie znajduje się gruczoł, który produkuje specjalny olej. Uchodzi maleńkimi otworami i rozchodzi się po nim równomiernie. Dzięki tej wodoodpornej substancji miecznik może sunąć w wodzie z nieprawdopodobną prędkością. Nurkujecie w Oceanie Atlantyckim i nagle uświadamiacie sobie, że od dłuższego czasu nie widzieliście swoich towarzyszy. Wypływacie na powierzchnię i okazuje się, że łódka zniknęła. O nie! W oddali dostrzegacie boję, której możecie się złapać. Będąc w bezpiecznym położeniu, spoglądacie na otwarty ocean. Zewsząd otacza was tylko wielki błękit. Aż tu nagle... W wodzie porusza się coś dużego, co przykuwa waszą uwagę. Tafle przecina płetwa grzbietowa. Chwileczkę, czy to coś właśnie obróciło się na bok? A, to nie rekin. Właśnie natknęliście się na najcięższą rybę rozdymkokształtną na świecie. To samogłów, który osiąga nawet 4 metry długości i zamieszkuje głębokie oceaniczne wody. A wy właśnie obserwujecie, jak wynurza się na powierzchnię. Niektórzy mówią na tę rybę mola. Żywi się zwykle meduzami i potrafi nurkować na głębokość od 180 do 800 metrów. Ta, którą widzicie, nie wynurzyła się po to, by się opalać. W ten sposób pozwala morskim ptakom zjadać robaczki, które próbowały przejechać się na gapę. Założę się, że są przepyszne. Samogłów jest tak wielki i ciężki, że naukowcom niezwykle trudno go przebadać, zwłaszcza, że pływa na takich głębokościach. Ale w zasadzie, podobnie jak meduzy, mola też nie jest rybą. To właściwie plankton, rodzaj spokojnego stworzenia, które dryfuje z prądem zamiast pływać jak normalna ryba. A oto Sargus owczak, zamieszkujący wody Zatoki Meksykańskiej i zachodnie rejony Atlantyku. Żyje dość daleko od powierzchni i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Dzięki swojemu uzębieniu może pożerać ulubione przekąski, a mianowicie skorupiaki. Choć na pierwszy rzut oka wygląda przerażająco, Sargusa owczaka można dostać na rybnym targu i zamówić w restauracji, o ile oczywiście nie boicie się go spróbować. Ja raczej nie zjadłbym niczego, co ma zęby podobne do moich. A teraz najbardziej niezrozumiana, a także najsmutniejsza ryba na świecie.
to blobfish, zwana także rybą kleksem. Zamieszkuje głębokie wody australijskich i nowozelandzkich wybrzeży. Uważa się ją za jedno z najdziwniejszych stworzeń i trzeba przyznać, że jest ku temu powód. Ryba nie jest zdolna do życia przy tafli wody. Przypomina nieco galaretę ze zmarszczonym czołem. Cóż, jeśli chodzi o ryby głębinowe, jedno jest pewne. Tak naprawdę nie mamy pojęcia, co robią w tych ciemnych otchłaniach. Docieracie na brzeg i słyszycie głęboki pomruk dochodzący gdzieś z pobliskiego mułu. Wokół pełzają dziwaczne stworzenia, które przypominają węgorze. Choć wyglądają uroczo, lepiej ich nie dotykać. Mogą potraktować wasze palce jako podwieczorek. Poskoczek mułowy, zamieszkujący Azję Południowo-Wschodnią, w razie potrzeby może prześcignąć człowieka, a przynajmniej na krótkim dystansie. Uwielbia błotnistą wodę, więc zwykle można go spotkać przy brzegu. Najdziwniejsze jest to, że większość czasu spędza na powierzchni. Mimo że gatunek ten rośnie do zaledwie 30 cm, to potrafi podskoczyć dwukrotnie wyżej. Chodzące palmy Amazonii to jeden z największych sekretów lasu deszczowego. I tam właśnie się kierujecie. To nie tak, że drzewa spacerują niczym ludzie, ale każdego roku mogą przemieścić się nawet o 20 metrów. Na czym to polega? Otóż nowe korzenie poszukują światła słonecznego, a stare wychodzą z gleby, jeden za drugim. Ich ruch jest bardzo powolny. Nie można po prostu usiąść obok i obserwować, jak drzewo sobie spaceruje. Ale jeśli nie macie nic innego do roboty, to z pewnością zauważycie, jak tydzień po tygodniu zmienia położenie w poszukiwaniu światła. Przemierzacie zachodnie rejony afrykańskiej dżungli, wygwizdując ulubione melodie. Podnosicie mały patyk, żeby pozbyć się pajęczyn na swojej drodze. Wszystko idzie jak po maśle, kiedy nagle okazuje się, że ten patyczek wygina się i łaskocze waszą dłoń. Na szczęście to tylko krocionóg olbrzymi. Przedstawiciele tego gatunku osiągają około 30 cm długości i przypominają małe węże. A to łaskotanie to ich 250 poruszających się odnóży. Krocionogi należą do tej samej rodziny co kraby i pająki, ale żywią się jedynie roślinami i opadłymi liśćmi. Teraz wybieracie się na spacer po stanie Nevada w Stanach Zjednoczonych. A dlaczego nie? Jest za gorąco, więc postanawiacie zanurzyć się w ładnym jeziorku, które napotkaliście na drodze. Niestety pojawia się problem. Obowiązuje tu zakaz wstępu, a pływanie jest zabronione. Żyje tu bowiem najrzadziej spotykana ryba na świecie – karpieniec. Rybki osiągają zaledwie 2,5 cm długości i występują tylko w tym miejscu. To bardzo cenny i chroniony gatunek, więc nie ważcie się nawet zamoczyć tam palca. Zbiorniki wodne, w których pływają karpieńce, słyną z jeszcze jednej rzeczy – wykrywają trzęsienia ziemi. Kiedy kataklizm uderza, powiedzmy w Indonezję, Japonię lub Chiny, to w Nevadzie pojawiają się fale. Gdybyście zobaczyli tego węszącego stworka, z pewnością mielibyście podstawy, by udać się po skierowanie do okulisty. Gwiazdonos amerykański to jedno z najbardziej osobliwych stworzeń na świecie. Każdy z wyrostków na nosie tego praktycznie ślepego krecika pomaga mu w poszukiwaniu pożywienia. Jego węch jest tak wrażliwy, że odczuwa nawet 5 razy więcej bodźców niż ludzka ręka. A to nie koniec. Gwiazdonos je najszybciej ze wszystkich stworzeń na świecie, czyli szybciej ode mnie. Ten gatunek potrafi nawet zwęszyć przekąskę pod wodą. A czy jest coś, czego nie umie zrobić? Niesporczaki, znane również jako wodne misie, to jedne z najbardziej intrygujących stworzeń na planecie. Są niezwykle zwariowane. Co zaskakujące, te mikroskopijne zwierzęta należą do największych twardzieli na Ziemi. Chciałoby się zapytać, co to właściwie znaczy. Cóż, znajdziecie je w najgłębszych rejonach oceanu, na szczycie gór, w wulkanach, lasach deszczowych, a nawet na Antarktydzie. To także pierwsze zwierzęta, które przetrwały ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Niesporczaki mogą spać przez tysiące lat bez jedzenia i wody, a potem wstają sobie jak gdyby nigdy nic. Słowem, wodne misie mogłyby rządzić planetą, gdyby tylko były nieco większe. Niebieski smok wygląda, jakby był żywcem wyjęty z filmu science fiction.
W rzeczywistości to małe stworzonko jest dziwacznym gatunkiem morskiego ślimaka. I wierzcie mi, nie chcecie mieć z nim do czynienia. Kiedy dryfuje na powierzchni, doskonale kamufluje się w oceanicznych falach. Intensywnie niebieski kolor smoka pozwala wtopić mu się w otoczenie, ale nie to czyni go wyjątkowym. Ma dość bolesne ukąszenie, ale co ciekawe, nie produkuje własnej toksyny. Podkrada ją innym jadowitym morskim stworzeniom. Nieźle jak na 2,5-centymetrowego malucha. A co powiecie na odpoczynek pod palmą? Po zobaczeniu tych wszystkich dziwnych stworzeń trzeba pozbierać myśli, prawda? O, proszę, kokos właśnie wylądował wam pod nogami. Ale z palmy spadło coś jeszcze. Wygląda na to, że orzech znalazł już właściciela. Kraby palmowe znajdują na ziemi kokosy i zdzierają z nich tę brązową, włochatą skorupkę. Potem łapią orzech szczypcami i wspinają się na drzewo. Stamtąd zrzucają go na dół, żeby się otworzył. A więc krab siedzi na górze, a jego obiad leży na dole. Żaden problem! Ten gatunek uwielbia skakać z wysokości. Potrafi spaść z prawie 5 metrów i wyjść z tego bez szwanku. Ale lepiej nie próbujcie go złapać. Szczypce kraba palmowego są najsilniejsze ze wszystkich skorupiaków. A skoro może rozpołowić kokosa... No właśnie. Widzieliście już naprawdę sporo dziwacznych zwierząt, ale i tak nic nie przygotuje was na śluzicę. Ta ryba wygląda jak węgorz, tyle że ma pewną dodatkową supermoc. Śluz. Mniej niż łyżeczka tej substancji w połączeniu z wodą może powielić się 10 tysięcy razy. Kiedy śluzica wydziela charakterystyczną maź, nic nie jest w stanie się do niej zbliżyć. A co jeśli wpadnie jej do nosa? Cóż, ryba nauczyła się wydmuchiwać śluz. Poza tym ten gatunek nie ma kości. Ciało śluzicy jest zbudowane w całości z chrząstki. I ostatni stworek na dziś, żaba purpurowa. Tak, niezbyt fantazyjna nazwa. Ten płaz prezentuje się bardzo osobliwie. Wygląda jakby za dużo zjadł. Warto też zauważyć, że mało kto ma taki nos. Interesujące, że żaba purpurowa żyje pod ziemią i wcale nie mam na myśli, że schodzi tam tylko na moment. Opuszcza schronienie jedynie na 2 tygodnie w roku. Żywi się głównie termitami, które znajduje w ziemi. Więc w zasadzie po co w ogóle miałaby się pokazywać? W ostatnim 30-leciu naukowcy odkryli niesamowite stworzenie o nazwie Chondrocladia lyra, żyjące w głębinach oceanu. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak długo zajęło im jego znalezienie, mam dla was odpowiedź. Gąbki z tego gatunku zazwyczaj przebywają na głębokości około 3400 metrów pod powierzchnią oceanu. Po raz pierwszy odkryto je u wybrzeży Kalifornii dzięki robotowi, który był na tyle wytrzymały, aby eksplorować oceaniczne głębiny. Jest to bez wątpienia obszar naszej planety, gdzie nawet najłagodniej wyglądające stworzenia mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Ale w tym przypadku naukowcy byli zszokowani, gdy odkryli, że to zwierzę to coś więcej niż zwykła gąbka. Może to oczywiste, ale Chondrocladia lyra nazwę zawdzięcza swojej podstawowej strukturze, zwanej skrzydłem, kształtem przypominającej harfę bądź lirę. Każde skrzydło składa się z poziomej wypustki, z której z kolei wyrastają równoległe pionowe wypustki. Nie dajcie się jednak zwieść dziwacznemu i zabawnemu wyglądowi lub pozornie łagodnej nazwie. Ta gąbka to prawdziwy głębinowy łowca. Posiada nietypową umiejętność oplatania małych zwierząt przy użyciu ryzoidów, czyli krótkich i cienkich włókien. Dzięki nim przylega do miękkiego, błonistego dna i chwyta drobne stworzenia zaplątane w jej wypustki, niesione głębinowym prądem. Inne gatunki gąbek często żywią się bakteriami i cząstkami materii organicznej z wody morskiej, które filtrują przez swoje ciała, ale nie w tym przypadku. O nie! Chondrocladia lyra łapie przyszły posiłek za pomocą maleńkich kolczastych haczyków pokrywających każdą jej wypustkę. Gąbki te w swojej diecie preferują małe skorupiaki, takie jak kraby, raki i krewetki. Gdy nasza bohaterka już złapie ofiarę, owija ją cienką membraną, a następnie zaczyna powolne trawienie. Co tam ci dziś gryzie, stary? Harfa? Niedobrze.
Naukowcy uważają, że Chondrocladia lyra wykorzystuje tę metodę żywienia, bo w głębinach brakuje wystarczającej ilości substancji odżywczych, przez co tradycyjne filtrowanie nie jest zbyt skuteczne. Badania wykazały, że stworzenie to nadal ewoluuje, zwłaszcza że początkowo odkryto gąbki z zaledwie 2 skrzydłami, a później już z 6. Stworzenie mogło osiągnąć ten skomplikowany, przypominający świecznik, kształt, aby zwiększyć swoją powierzchnię. Ogólnie rzecz biorąc, gatunek ten osiąga długość 30 cm, ale naukowcy mieli do czynienia z osobnikami mierzącymi nawet 2 razy tyle. Gąbki z tego gatunku są nie tylko wyjątkowe, lecz także piękne. Widzicie te małe białe kulki na szczycie wypustek? A co powiecie na to, żebyśmy teraz przyjrzeli się innym stworzeniom żyjącym poniżej strefy eufotycznej oceanów? Tak przy okazji, strefa eufotyczna to obszar pod powierzchnią oceanu, gdzie nadal dociera światło słoneczne. Dzięki temu mogą tam żyć liczne organizmy, ale wszelkie zwierzęta mieszkające poniżej tej warstwy kwalifikujemy już jako stworzenia głębinowe. Ptomopteris to posegmentowany robak, który występuje w strefie zmierzchu, czyli w obszarze leżącym od 200 do 1000 metrów pod powierzchnią. Jego długość najczęściej nie przekracza 2,5 cm, jednak największe osobniki mogą mieć nawet 30 cm. Gdy poruszają się i żerują, wykonują coś, co według naukowców przypomina taniec, a to dlatego, że pływają bardzo szybko i z łatwością ostro skręcają. Wiem, że dla większości ludzi słowo robak kojarzy się z dżdżownicą, ale dobrze wiedzieć, że istnieje także głębinowy robal, który przez całe swoje życie nie wychodzi z wody. Zazwyczaj staramy się unikać meduz leżących na piasku lub unoszących na falach oceanu, ale nie w przypadku Crossota milse. Ta piękna meduza głębinowa mieni się odcieniami rubinu, intensywnej pomarańczy i fioletu. Właśnie dzięki temu naukowcy zdali sobie sprawę, że udało im się odkryć nowy gatunek. Stworzenie osiąga maksymalnie 2,5 cm średnicy, a jego macki rozciągają się w każdym kierunku. Jeśli zbliżysz się za bardzo, wciągnie je wszystkie i natychmiast odpłynie, aby uniknąć zagrożenia. Tak, stanowisz dla niej zagrożenie. Crossota milse występuje niezwykle rzadko. Aby ją zobaczyć, konieczne może być wypożyczenie sprzętu głębinowego, o którym wspominałem wcześniej. Podczas gdy robaki i meduzy mogą wydawać się niegroźne, zupełnie inaczej jest w przypadku Chaulyodus macuni. Ta ryba posiada ogromną szczękę oraz zęby ostre jak igiełki, które pełnią kluczową rolę w jej strategii polowania. Żyje na głębokości około 1500 metrów pod powierzchnią, ale należy do licznych zwierząt wodnych, które każdej nocy migrują na płyciznę, aby się pożywić. Co dziś w menu? Głównie mniejsze ryby i krewetki. Chaulyodus macuni osiąga 30 cm długości i posiada 2 przednie kły wystające ze szczęki aż poza oczy, co wygląda wyjątkowo dramatycznie. Gdy stworzenie odblokowuje szczękę, może otworzyć ją na tyle szeroko, aby połknąć w całości mniejsze zwierzęta, natomiast zęby uniemożliwiają im ucieczkę. A słyszeliście kiedyś o podwodnym stworzeniu przypominającym truskawkę? Zaufajcie mi, ono istnieje naprawdę. Tylko spójrzcie na te kropki na kałamarnicy truskawkowej. Posiada ona jedno duże i jedno małe oko i wydawać by się mogło, że takie połączenie nie jest zbyt wygodne, ale to nieprawda. Duże lewe oko patrzy do góry, dostrzegając cienie rzucane przez inne zwierzęta w słabo oświetlonej wodzie. Jego rurkowaty kształt umożliwia wyłapanie jak największej ilości światła. Po drugiej stronie głowy widać prawe oko, które jest mniejsze i skierowane do dołu. Wypatruje ono rozbłysków bioluminescencji wytwarzanych przez zwierzęta czające się w mrocznych wodach poniżej. Bioluminescencja oznacza wytwarzanie i emitowanie światła przez organizmy żywe. Tak przy okazji, ta kałamarnica ma przydomek i nie brzmi on macka. Nazywamy ją zezowatą ze względu na różnicę w rozmiarze oczu, chociaż według mnie macka brzmi lepiej. Światło nie dociera na duże głębokości, więc ciało kałamarnicy truskawkowej w rzeczywistości wygląda na czarne. Dzięki temu kryje się przed drapieżnikami, takimi jak rekiny czy delfiny. Zwierzę to osiąga długość 13 cm i zazwyczaj żyje na głębokości około 914 metrów pod powierzchnią, chociaż nocą dryfuje na płytszych wodach. Liliowiec to morskie stworzenie nieposiadające kręgosłupa, za to mające ramiona przypominające pióra, które wyłaniają się ze środka ciała. Zwierzęta te pojawiły się na Ziemi około 200 milionów lat temu i są spokrewnione z rozgwiazdami, ale bardziej przypominają kwiaty. Jeśli się do nich zbliżycie, szybko odpłyną, jeśli tylko będą w stanie.
Wiele gatunków umie jedynie pełzać po dnie oceanu. Podobnie jak inne głębinowe stworzenia, o których wspominałem, liliowce potrafią dopasować się do swojego otoczenia. Posiadają na przykład przerażającą umiejętność odrzucania ramion, podobnie jak jaszczurki, które porzucają ogony. Prawdopodobnie pomaga im to w ucieczce przed wrogami. Liliowce występują na całym świecie, od równika po bieguny i od płycizn na rafach po oceaniczne głębiny. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z tajemniczymi stworzeniami, nazwa kolejnego bardzo tutaj pasuje. Kałamarnica wampirza powinna stać się oficjalnym symbolem głębin, zwłaszcza że ma ciemnoczerwone ciało, ogromne niebieskie oczy i przypominającą pelerynę sieć, rozciągającą się między 8 ramionami. Nazwa i aparycja mogą sugerować, że chodzi o przerażającego łowcę, ale w rzeczywistości to delikatne, płochliwe stworzenie, które rozmiarem, kształtem i kolorem przypomina piłkę futbolową. Osiąga około 30 cm długości i żyje 914 metrów pod powierzchnią, gdzie prawie nie ma tlenu, ale występuje także niewiele drapieżników. Nadal niewiele wiemy o znacznej części oceanów. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę dna morskiego, czy o stworzenia ukrywające się w głębinach. Ale czasami udaje nam się rzucić okiem na przerażających mieszkańców oceanicznych otchłani. Na przykład, gdy słyszymy w wiadomościach, że jakieś istoty z głębin zostały wyrzucone na brzeg morza po potężnym sztormie. Niektóre po prostu wyglądają dziwnie, podczas gdy inne są prawdziwymi potworami, które zazwyczaj żyją ponad 1000 metrów pod powierzchnią. Najzimniejsze i najgłębsze części oceanu stworzyły specyficzne zjawisko zwane gigantyzmem. Tak więc pająki morskie, kałamarnice, wieloszczety i inne zwierzęta, głównie bezkręgowce, są o wiele większe i straszniejsze niż wersje, które widzimy w bardziej płytkich obszarach. W głębinach Pacyfiku można zobaczyć gąbkę morską wielkości minivana albo kałamarnicę kolosalną, która żyje w wodach subantarktycznych i jest prawie 14 razy dłuższa niż kałamarnica strzałkowa, żyjąca głównie w Nowej Zelandii. Naukowcy znaleźli wiele z tych podwodnych potworów w strefie głębinowej oceanu. W 2021 roku pokazali zdjęcia gigantycznej meduzy fantomowej. Znajdowała się ona na głębokości niemal kilometra pod powierzchnią. Jej macki miały 10 metrów długości. Wow, nie chciałbym się z nią spotkać na plaży. Może pływać na głębokości ponad 7000 metrów. Ale tak głęboko pod powierzchnią gigantyczna meduza nie ma wystarczającej ilości pożywienia. Jak więc daje radę przetrwać? Naukowcy jeszcze tego nie rozgryźli. Mamy więcej pytań związanych z gigantyczną kałamarnicą, największą jaką kiedykolwiek znaleziono. Ten potwór ma 13 metrów długości i waży prawie tonę. Wyobraźcie sobie, że te macki oplatają wasz samochód lub coś podobnego. Zmiażdżyłyby go jak zabawkę. W strefie otchłani nie ma światła, promienie słoneczne nie są w stanie przeniknąć tak głęboko. Nie ma tam więc glonów ani podwodnych roślin. Miejscowe zwierzęta żywią się głównie śniegiem, ale śnieg morski nie przypomina tego zwykłego, z którego lepimy bałwana. Składa się z cząsteczek organicznych, które spadają na dno z powierzchni oceanu, może nawet z resztek, których zwierzęta tam żyjące nie mogły zjeść. Nie jest to więc dużo, ale najwyraźniej wystarcza dla bardzo dużych stworzeń, takich jak gigantyczne kałamarnice. Kałamarnice, które zwykle żyją na takich głębokościach, nie zawracają sobie głowy ściganiem ofiary. Po prostu czekają, aż biedne zwierzę podpłynie do ich długich macek i wpadnie w pułapkę. Być może nie jest to najlepsza metoda w historii, ponieważ niewiele zwierząt pływa w tych ciemnych, zimnych rejonach. Ale w ten sposób oszczędza energię. Kałamarnica olbrzymia zjada tylko 30 gramów ryby dziennie, czyli około 45 kalorii. To prawie 50 razy mniej niż przeciętny człowiek powinien spożywać dziennie. Kiedy więc kałamarnica upoluje rybę, oszczędza ją na kilka dni. Mam nadzieję, że gigantyczne kałamarnice nie wpadną na wypłynięcia na powierzchnię i szukania pożywienia, gdy zabraknie go w strefie głębinowej. I że jeszcze więcej gigantycznych rekinów grenlandzkich nie wpadnie na ten sam pomysł. Można je znaleźć na głębokości do ponad 2 km. Są dwa razy wolniejsze od nas, pływają z prędkością kilometra na godzinę. Ich powolność jest częścią mechanizmu oszczędzania energii, którego stworzenia tam na dole potrzebują, aby przetrwać. Mogą jednak na krótko przyspieszyć, gdy muszą złapać zdobycz. Biorąc pod uwagę środowisko, w którym żyją, zmieniły dietę i przeobraziły się z drapieżnika na padlinożercę. Łatwiej im znaleźć resztki spadające z powierzchni niż upolować jakieś zwierzęta.
Rekiny grenlandzkie rosną zaledwie 1 w większości przypadków osiągają długość 5 metrów, co oznacza, że żyją bardzo długo, czasami nawet do 400 lat. Mają również powolny metabolizm i jest to jeden z głównych czynników ich długiego życia. Rekiny grenlandzkie lubią spędzać czas w zimnych wodach. Są do tego przystosowane, ponieważ ich tkanki zawierają specyficzne związki chemiczne, które zapobiegają tworzeniu się kryształków lodu na ciele. Oznacza to, że mają coś w rodzaju naturalnego środka przeciw zamarzaniu. Co więc sprawia, że są tak duże? Naukowcy wciąż nie są pewni, ale niektóre teorie próbują to wyjaśnić. Istnieje tak zwana reguła Kleibera, która mówi, że większe zwierzęta są bardziej wydajne. Wystarczy wziąć małą rybę i porównać ją z wielorybem, którego masa jest setki razy większa. Wieloryb ma lepszy metabolizm, oszczędza energię bardziej efektywnie i traci jej mniej do otoczenia poprzez ciepło. Idąc dalej, większe zwierzęta mogą połykać większe ofiary. Są bardziej przystosowane do pokonywania problemów w swoim środowisku lub obrony przed drapieżnikami. Ponadto organizmy żywe zwiększają masę, gdy temperatury spadają. Rekin grenlandzki jest doskonałym tego przykładem, podobnie jak gigantyczne pająki morskie. Pająki morskie są dość powszechne, choć te, które możemy zobaczyć, są bardzo małe i mają około centymetra. Ale w głębszych częściach Antarktydy stają się gigantami o długości metra. Rosną tak bardzo, ponieważ zimna woda zawiera więcej tlenu. W ten sposób więcej tlenu przenika do ciała zwierzęcia, co pozwala mu zwiększać masę. A co z tym gigantycznym wieloszczetem? Naukowcy znaleźli go przypadkowo podczas przeszukiwania dna Oceanu Spokojnego. Natknęli się tam na niezwykłe otwory hydrotermalne, powstałe dzięki ciepłu z wulkanów. Gdy woda przedostaje się w dół przez uskoki lub pęknięcia w skale, wypływa w różnych kierunkach. Woda, która wydostaje się z otworu wentylacyjnego, jest bogata w różne minerały i substancje chemiczne. Większość zwierząt nie przetrwałaby w pobliżu tej toksycznej zupy chemikaliów, ale wieloszczety świetnie sobie tam radzą. Były one prawdziwą niespodzianką, ponieważ nie tylko nie przeszkadzają im te toksyczne wyziewy i temperatura wody bliska wrzenia, ale rozwinęły tam cały ekosystem. To wyjątkowe zwierzęta, ponieważ nie potrzebują światła słonecznego, aby przetrwać. Zamiast tego ich głównym źródłem energii są małe bakterie. Bakterie te czerpią pożywienie bezpośrednio z toksycznych chemikaliów. Nie jest to więc fotosynteza, ale proces zwany chemosyntezą. Te wieloszczety nie mają otworu gębowego, a bakterie żyją wewnątrz ich ciał. Dziwna historia, co? Ponadto te przerażające robaki osiągają do 2,5 metra. Gigantyczne równonogi również nie są lepsze. Czają się w głębiach oceanu na głębokości 0,5 kilometra lub więcej, z dala od światła słonecznego i wyglądają jak monstrualne stonogi. Większość czasu spędzają na dnie morskim, mając nadzieję na znalezienie pożywienia spadającego z wyższych poziomów oceanu. Zwróćcie uwagę na ich małe, haczykowate pazury na końcach nóg. Równonogi używają ich, aby zachować większą stabilność podczas poruszania się po dnie oceanu. Ponieważ nie ma tam światła, te stworzenia mają czułki, które pomagają im się poruszać, o długości niemal połowy ich ciała. Gigantyczne równonogi mają też dość duże oczy w porównaniu do wielkości ciała. Mogą urosnąć ponad 30 cm od głowy do ogona i są naprawdę cierpliwe. Pamiętacie, jak mówiłem, że zwierzęta tam na dole rzadko zdobywają pożywienie? Czasami muszą czekać latami na odpowiedni posiłek. To dlatego ich metabolizm jest niesamowicie powolny. Mogą przez 5 lat nic nie jeść. Wyobraźcie to sobie, na samą myśl o tym robię się głodny. W 2006 roku pewien biolog przeprowadził badania w celu porównania różnic między płciznami a głębinami morskimi. Zdał sobie sprawę, że głębiny morskie odzwierciedlają zasadę wysp. Po pierwsze, odizolowane części lądu rozwijają bioróżnorodność, której nie można znaleźć nigdzie indziej. Po drugie, w izolacji małe organizmy mają tendencję do powiększania swoich rozmiarów w porównaniu do życia na dużych masach lądowych. Owszem, zasoby są ograniczone, ale także konkurencja i drapieżniki. Nie wiemy zbyt wiele o tych głębinowych stworzeniach. Przeprowadzenie takich badań jest zbyt kosztowne i skomplikowane, więc będziemy po prostu czekać na kolejne sztormy, które pokażą nam przynajmniej część potwornego świata kryjącego się w zimnych głębinach oceanów. Chcecie przywitać się z morskim stworzeniem? Cóż, podnieście płetwę, to znaczy dłoń, i przybijcie piątkę tasmańskiej rybie czerwonopłetwej. W
wcale nie pływa jak inne ryby. Ona chodzi. Używa płetw przypominających dłonie do poruszania się po dnie. Tym morskim spacerowiczom często przeszkadzają pływacy i łodzie. Niektórzy ludzie chcą trzymać je w domu jako zwierzątka. Cóż, chyba lepiej zostawić je w spokoju i płynąć dalej. Wampirzyca piekielna. Nazwa gatunku, do którego przynależy, brzmi Vampyroteutis infernalis, co dosłownie oznacza wampirzą ośmiornicę z piekła. O tak, ten głębinowy głowonóg straszy swoją nazwą, ciemnoczerwoną barwą, kolcami oraz umiejętnością wywracania się na drugą stronę. Poza tym uwielbia dawać show, ale dla ludzi jest niegroźna niczym mały kociak. To tak jakby przerażający Dracula był pozbawiony kłów do wysysania krwi. Wampirzyca piekielna żywi się drobinami pochodzącymi z roślin i materii zwierzęcej, które unoszą się blisko powierzchni oceanu. Nie jest drapieżnikiem, więc potrzebuje dobrej strategii obronnej. Jej diaboliczny wygląd odstrasza duże zwierzęta, które pewnie chętnie by ją zjadły. Wywrócenie się na drugą stronę to mechanizm defensywny, jako że kolczaste obszary na skórze wewnętrznej są jeszcze bardziej przerażające. Ośmiornice te wystrzeliwują także substancję, która jest pozbawiona koloru, ale zawiera bioluminescencyjne cząsteczki rozpraszające drapieżniki. Morświn kalifornijski, czyli wakita. Pływanie łodzią po meksykańskim wybrzeżu brzmi jak wspaniały plan na wakacje. Słońce, niebieska woda i najbardziej zagrożone stworzenie morskie. Moment, że co? Morświn kalifornijski nie jest groźny, ale nie oczekujcie, że się z wami przywita lub da wam autograf. To zwierzę jest nadzwyczaj nieśmiałe. Wakita po hiszpańsku oznacza krówka i jest to maleńki ssak morski. Dzięki charakterystycznym plamom wokół oczu bardziej przypomina jednak morską pandę. Jeśli uda wam się zobaczyć to stworzenie, możecie być z siebie dumni. Zwierzęta te niemal wyginęły, głównie ze względu na to, że przypadkowo wyławiano je w sieciach rybackich. Szacuje się, że na wolności żyje tylko 10 osobników. Niebieski smok. To małe stworzenie wygląda jak wyjęte z filmu fantasy dla dzieci. Czasami jest nazywane również jaskółką morską. Można je znaleźć w wielu miejscach, w Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Jest to gatunek ślimaka, który osiąga długość około 3 cm. Myślicie, że to plecy? Nie, to jaskrawe podbrzusze. Niebieski smok regularnie pływa na plecach, ponieważ niebieski kolor pomaga mu ukryć się w morskich falach. Stworzenie to jest nie tylko przepiękne, ale także bardzo inteligentne. Zazwyczaj żywi się żeglarzami portugalskimi lub inaczej bąbelnicami bąbelcowymi. Przechowuje komórki parzydełkowe swoich ofiar na później, w zasadzie ograbiając je z mechanizmu obronnego. Gdy niebieski smok poczuje się zagrożony, uwalnia te komórki, kierując je na wroga z dużo większą siłą niż żeglarz portugalski. Jaskórki morskie mogą magazynować bardzo dużą ilość takich wyspecjalizowanych komórek, które stanowią też zagrożenie dla ludzi. Jeśli więc kiedyś natraficie na to zwierzę, nie podnoście go. Lepiej podziwiać je z pewnej odległości. Macropina microstoma. Jeśli kiedyś chcieliście mieć wzrok Supermana, przyjrzyjcie się tej rybie. Dzięki temu poczujecie się, jakbyście uzyskali supermoc, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ryba o beczkowatych oczach ma przezroczystą głowę, dlatego przez jej oczy można dosłownie zajrzeć do wnętrza mózgu. To wspaniałe stworzenie żyje w głębokich wodach, na najniższym poziomie oceanu, w bardzo niskich temperaturach i w niemal całkowitej ciemności żyją już tylko bardzo dziwne istoty. Na takiej głębokości woda ma ciśnienie niemal 1000-kroć większe niż przy powierzchni. Jeśli myślenie o mrocznych głębinach sprawia, że włosy stają wam dęba, oglądajcie dalej, aby poznać inne stworzenia. Rybę o beczkowatych oczach można spotkać w Atlantyku, Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Pewnie zastanawiacie się, do czego tej rybie potrzebna jest przezroczysta głowa. Dobre pytanie. Gatunek ten został odkryty w 1939 roku. Uznano wówczas, że oczy ryby są skierowane w jednym kierunku, przez co doświadcza ona widzenia tunelowego. Naukowcy Bruce Robinson i Kim Risen-Büchler z Monterey Bay Aquarium Research Institute niedawno odkryli, że ryby te potrafią poruszać oczami pionowo. Dzięki temu są w stanie spojrzeć przez przezroczystą głowę i zauważyć czające się w pobliżu drapieżniki lub ofiary. Głowa przepuszcza również światło, ułatwiając dostrzeganie pożywienia. Uważa się, że to stworzenie żywi się meduzami i mniejszymi rybami. Jeśli w nocy zanurkujecie w oceanie, może będziecie mieli szczęście i ujrzycie, jak pomarańczowe koralniki błyszczą w świetle księżyca i rozkwitają. Pamiętajcie, aby się pospieszyć. Gdy tylko włączycie latarkę, aby im się lepiej przyjrzeć, szybko schowają swoje rurki.
Megalodon. Ten prehistoryczny stwór jest największym znanym rekinem. Gdyby wszystkie gatunki rekinów utworzyły królestwo, Megalodon byłby jego władcą absolutnym. Przemierzał oceany w odległej przeszłości od 16 do 2,5 miliona lat wstecz, we wczesnym miocenie i późniejszym pilocenie. Dawno już wyginął, ale ludzie wciąż z fascynacją odkrywają nowe ciekawostki o tej gigantycznej bestii. Megalodon osiągał długość od 14 do 18 metrów, a jego szczęki miały 1,80 m szerokości. Skamieniały ząb, który należał kiedyś do Megalodona, mierzył 18 cm. W sumie to się cieszę, że te stwory już wyginęły. Są jednak na tym świecie śmiałkowie, którzy mają nadzieję na spotkanie twarzą w twarz z tą legendą oceanów. Ośmiornica Dumbo. Ta słodka istota, a może i przerażająca, zależy jak na to spojrzeć, oficjalnie nazywa się Grimopoteutis. Jednak na co dzień posługujemy się rozkosznym przydomkiem. Jest to ukłon w stronę disneyowskiego słonika. Mimo iż Dumbo, słonia, a nie ośmiornicę, prześladowano za jego wielkie uszy, jest raczej mało prawdopodobne, aby to słodkie stworzenie było nękane przez swoich wodnych sąsiadów. Istoty te żyją najgłębiej spośród wszystkich ośmiornic, a przecież wiecie już, że to przerażające środowisko. Mierzą zaledwie 20 cm wysokości i większość dnia spędzają unosząc się nad dnem i żywiąc się ślimakami, robakami oraz innymi pokarmami, które można znaleźć nieopodal kominów hydrotermalnych lub w prądach morskich. Istnieje blisko 17 gatunków ośmiornicy Dumbo. Mają one różne kolory, rozmiary i części ciała. Jeśli nadal nie macie dość podwodnych wrażeń, zapewne ucieszy Was fakt, że wodne głębiny pozostają w ogromnym stopniu niezbadane. Więc uważajcie, w przyszłości na pewno odkryjemy wiele fascynujących stworzeń żyjących w mroku mórz i oceanów. Anioł morski. Te stworzenia może i mają piękną nazwę i wygląd, ale ich dieta wcale nie składa się z promieni słonecznych i lizaków. Ich ulubione pożywienie to motyle morskie. Zakładają na nie śluzowe pułapki i czekają na odpowiedni moment. Tor amboinensis, inaczej krewetka przysiadowa. Jest maleńka, ma nieco ponad centymetr długości. Mówi się na nią również krewetka tańcząca, ponieważ gdy jest pobudzona, wystawia tylną część ciała ponad głowę i tańczy. Nurkowie mówią, że potrafi wskakiwać im na ręce i je czyści. Krab palmowy. Ten koleżka wygląda przerażająco, zwłaszcza gdy zachodzi słońce. Dojrzałe osobniki mogą mieć nawet 90 cm długości. Żywią się kokosami, ale pożerają także jaszczurki, a nawet duże ptaki. Nitkodziobek. Te cienkie i długie stworzenie morskie nadal stanowi zagadkę dla naukowców. Ma jakieś 120 cm długości i co najmniej 750 kości w kręgosłupie, o wiele więcej niż jakiekolwiek inne zwierzę. Piórówka. Ten gatunek koralowca ma ponad 2 metry długości i występuje w różnych odmianach, ale większość z wyglądu przypomina długopis lub pióro. Podobieństwo jest jeszcze bardziej uderzające, gdy zwierzę mocuje się do dna przy pomocy główki wypełnionej wodą. Pseudobicheros betfordi. Ten tasiemiec z wyglądu przypomina dywan, choć w porównaniu z nim jest bardzo mały. Ma zaledwie 10 cm długości. Może stać się zarówno męskim, jak i żeńskim osobnikiem, więc nie rozmnaża się w tradycyjny sposób, a raczej walczy z innymi o prawo do posiadania potomstwa. Siphoma gibbosum lub ślimak flamingowy. Turyści uwielbiają te niesamowite stworzenia ze względu na ich ładne kolory. Często wydaje im się, że widzą muszle, choć w rzeczywistości muszla tego ślimaka kryje się pod wielobarwną tkanką miękką. Zwierzęta te żywią się gumowatymi i trującymi częściami koralowca, przechowując toksyny, aby się bronić. Słoneczny dzień gromada delfinów figluje beztrosko gdzieś w północnych rejonach Pacyfiku. Nie mają żadnych powodów do zmartwień, aż tu nagle na wodzie zaczynają pojawiać się zmarszczki. Stają się coraz wyraźniejsze. Może oznaczają tsunami lub nadchodzący wybuch podwodnego wulkanu. Instynkt nakazuje zwierzętom uciekać, ale nie wiedzą, która droga jest najbezpieczniejsza. Niespodziewanie powietrze przeszywa straszny ryk. Woda eksploduje, a ku niebu wzbija się ogromny wieloryb. No hej, mały! Czekajcie, to nie wieloryb, to ichtiozaur. Ogromny, podobny do smoka potwór z okresu Triasu. Ma 17 metrów długości i waży 45 ton. Wyglądem rzeczywiście przypomina nieco delfina, ale w rzeczywistości nie ma z nim nic wspólnego.
Delfiny uciekają pod powierzchnię wody. Na szczęście dla nich ichtiozaur nie jest zainteresowany lunchem z mięsa delfina. On też tylko się bawi. Ten konkretny gatunek ma w zwyczaju spożywać morskie mięczaki, mniejsze ryby i ośmiornice, ale dookoła nie widać żadnej zdobyczy, więc znika pod powierzchnią wody, zamiatając majestatycznie ogromnymi płetwami i długim ogonem przypominającym węgorza. Niegdyś chodził po powierzchni naszej planety, ale podobnie jak inne prehistoryczne gady lądowe, w tym współczesne wieloryby i delfiny, wrócił do wody, aby ewoluować przez miliony lat. Jego kończyny przekształciły się w płetwy. Niektóre gatunki posiadały palce na płetwach, inaczej zwane paliczkami. Wyglądały niemal jak ludzkie dłonie. O, witam! Część miała też płetwy grzbietowe. Ich głowy były szpiczaste, a szczęki zawierały stożkowate zęby do łapania mniejszych ofiar. Ich wielkie oczy służyły im do obserwacji w głębokich wodach. Z kolei ogony cechowała potężna siła uderzenia. Podobnie jak inne morskie stworzenia, ichtiozaury mogły oddychać powietrzem i były ciepłokrwiste. Ich elegancka i piękna sylwetka przywodzi na myśl niektóre współczesne stworzenia wodne. Niespodziewanie pod wodą otwiera się portal czasowy, który wciąga wszystko, co ma w zasięgu, niczym czarna dziura z głębin. Ichtiozaur znika w środku, miotając się w wodzie i nie mogąc kontrolować swoich ruchów, aż w końcu trafia z powrotem do przeszłości. Wkrótce znajduje się w swojej epoce, w Triasie, czyli na początku rządów dinozaurów, około 247 milionów lat temu. Odpływa z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Ichtiozaury żyły w stadach, a raczej w grupach, które wspólnie polowały. Na świecie rozwinęły się różne odmiany, na przykład mniejszy miksozaur, ale zostańmy przy tej. W końcu jakimś sposobem trafi w ręce współczesnego człowieka. Z punktu widzenia ewolucji ichtiozaury żyły na Ziemi bardzo długo, miliony lat. Do ich wyginięcia przyczyniło się wiele bardzo złożonych czynników, ale upraszczając, zmiany środowiskowe ograniczyły dostępność pożywienia i zwiększyły liczebność drapieżników. Niektóre ryby także wyewoluowały i stały się zbyt szybkie dla ichtiozaurów. Zostawmy teraz naszego biednego przyjaciela, który nie może znaleźć pożywienia i przegrywa z konkurencją. Jest głodny, zmęczony i zły. Odpływa z prądem, w końcu opadając na dno oceanu. Minęły miliony lat. W Triasie i Jurze wody zaczęły się cofać, odsłaniając nowe pustynne obszary. Teren, na którym chcemy się skupić, znany jest obecnie jako stan Nevada, rozciągający się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W okresie kredy uformował się łańcuch wysp wulkanicznych. Trwało geologiczne wypiętrzanie, podnosząc dno oceanu na wysokość dzisiejszych gór. Wiecie, co dzięki temu możemy odnaleźć w skałach? Tak jest! Nie tylko starożytne bezkręgowce, lecz także bardziej współczesne stworzenia, takie jak mamuty i ogromne leniwce. Co za niesamowita różnorodność! Ale dziś nie jesteśmy tu dla nich. Zobaczmy, co stało się z naszym przyjacielem. Znów skaczemy w czasie, tym razem do 1998 roku. Jesteśmy w górach Augusta w północno-zachodniej Nevadzie, a konkretniej w miejscu zwanym Wzgórzem z Kamielin. Ze skały występuje kilka kręgów. Naukowcy dobrze wiedzą, że niezależnie od tego, do kogo należały, stworzenie ewidentnie było ogromne. Kręgi utkwiły tak głęboko w kamieniu, że wykopaliska trwały wiele lat. We wrześniu 2011 roku uczeni odkryli kolejne części bestii – dobrze zachowaną czaszkę, przednie kończyny i klatkę piersiową. Dopiero w 2015 udało się wydobyć gigantycznego ichtiozaura w pełnej okazałości. Skamieliny, które przetrwały do naszych czasów, obejmowały czaszkę wielkości dorosłego mężczyzny, ramię i wypustkę przypominającą płetwę. Do transportu potrzebny był helikopter. Zespół nazwał nowy gatunek imieniem Cymbospondyl. Cymbospondylus to greckie słowo oznaczające kręgosłup, ale my wolimy mówić na niego krążek, bo przecież od dawna już powinien mieć jakieś imię. Poza tym dużo łatwiej to wymówić. Krążek został przetransportowany samolotem do Muzeum Historii Naturalnej w Los Angeles, a potem drogą wodną trafił na niemiecki uniwersytet w Bonn. Badania prowadził paleontolog Martin Sander ze swoim zespołem we współpracy z Uniwersytetem Mogunckim. Było to unikalne i elektryzujące znalezisko, ponieważ morski gad okazał się największym odkrytym zwierzęciem z tego okresu.
Jak mówi Martin Sander, o ile wiemy, była to pierwsza gigantyczna istota zamieszkująca Ziemię. Możecie myśleć o krążku jak o podwodnym tyranozaurze swojej epoki. Jest zupełnie niezwykły, ponieważ jako gatunek istniał tylko od 3 do 5 milionów lat po masowym wymieraniu, inaczej zwanym wymieraniem permskim, które miało miejsce około 252 milionów lat temu. W tym procesie z powierzchni Ziemi zniknęło blisko 90% istot żywych. Co go spowodowało? Część naukowców twierdzi, że wysokie temperatury i zakwaszenie oceanów. Gdy znika jedna część łańcucha pokarmowego, powstaje efekt domina. Wkrótce na Ziemi nie było co jeść, a przetrwać mogły tylko najbardziej odporne osobniki. W atmosferze znajdowało się dużo dwutlenku węgla. Istnieją teorie, zgodnie z którymi eksplozje gigantycznych wulkanów doprowadziły do powstania na Syberii trapów syberyjskich. Była to największa erupcja wulkaniczna w ciągu ostatnich 500 milionów lat. Wybuchy trwały przez 2 miliony lat. Duże ilości lawy bazaltowej pokryły znaczny teren Syberii. Nawet obecnie trapy rozciągają się na terenie 2 milionów kilometrów kwadratowych. Inne hipotezy mówią, że wymieranie permskie było spowodowane uderzeniem asteroidy, a nie erupcją wulkanu. Niezależnie od przyczyny, doprowadziło ono do zagłady 81% kręgowców wodnych i 70% kręgowców lądowych. Rozmiar i istnienie krążka są zupełnie niesamowite, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności wymierania permskiego. Na powrót do pierwotnego stanu gatunki potrzebowały około 9 milionów lat, ale krążek stał się tym, co widzimy, w mniej niż połowę tego czasu. Korzystając z zaawansowanych modeli informatycznych, naukowcy przebadali prawdopodobną sieć troficzną biegnącą przez wzgórze skamielin. Odtworzyli starożytne środowisko dzięki dostępnym danym i odkryli, że morskie sieci troficzne musiały dawać pożywienie gigantycznym istotom takim jak ichtiozaury. Teoria głosi, że dieta krążka była zróżnicowana i bogata w skorupiaki morskie, zwane amonitami, które żyły na Ziemi od 1 do 3 milionów lat po wymieraniu permskim. Istniejące już amonity wypełniały ekologiczną niszę, która powstała po zagładzie, mając doskonałe warunki do życia bez nieustannie zagrażających im drapieżników. Ichtiozaury także szybko wyewoluowały, stając się pierwszymi gigantycznymi istotami, które zasiedliły oceany. Skorupiaki, będące składnikiem ich diety, nie miały licznej konkurencji. Krążek cieszył się więc dostępem do ogromnej ilości pożywienia. Jadł i jadł, jakby jutra miało nie być. W przeciwieństwie do wielorybów, które urosły, posilając się na przykład planktonem, krążek i jego koledzy nabrali masy na diecie z amonitów, co trwało znacznie krócej. To dobre przesłanie dla dzieci. Warto jeść zdrowo. Okazuje się, że ekosystemy morskie mogą rozwijać się i dobrze reagować na drastyczne zmiany klimatu, atmosfery czy środowiska wodnego. Choć ścieżki rozkwitu ichtiozaurów i wielorybów były inne, na pewno mają ze sobą coś wspólnego. Oba gatunki są ogromne i brakuje im sterczących zębów. Kaszaloty nurkują głęboko w poszukiwaniu wielkich ośmiornic. Krążek robił to w podobny sposób. Używał swego rodzaju filtracji, aby pozyskać pożywienie z wody. Nasz przyjaciel prawdopodobnie posilał się rybami, ośmiornicami, a nawet mniejszymi ichtiozaurami. Auć! Inne odmiany ichtiozaura miały liczne zęby oraz czaszki jak u gigantycznej jaszczurki. Posiadały też ostre kły. Zwierzęta te pływały w oceanach niemal przez całą epokę dinozaurów. Ich skamieliny znaleziono w wielu krajach, chociażby w Anglii, Norwegii, Japonii, Niemczech, Kolumbii, Chinach i Australii. Były podwodnymi władcami planety. Spójrzmy jeszcze na zachodzące słońce 250 milionów lat temu i wyobraźmy sobie, że krążek miał więcej szczęścia. Wystawia swój łeb z wody, aby popatrzeć na pomarańczowe odcienie pięknego nieba. Zastyga na chwilę, aby za moment ponownie zanurzyć się pod wodą i dołączyć do przyjaciół. Płynie szczęśliwie ze swoim stadem w poszukiwaniu pożywienia i przygód w niebieskiej głębi pradawnego oceanu.